tak się wydarzyło. Ale wiesz co, wydaje mi się, wiesz co, Marta, fajnie jak będziesz miała też tablet obok siebie, a nie będziesz na tym na tablecie, będziesz mogła też uczestniczyć. Na przykład teraz ten na ten Menti.com, zobaczcie, ja mam tutaj ten jeden tablet, w razie czego mam drugi tablet, mam jeszcze swojego smartfona, ubezpieczyłam się, więc spróbujcie wejść na to właśnie dzisiejsze webinarium Menti.com i spróbujcie odpowiedzieć. Jak macie jakieś pytania, to piszcie. I słuchajcie, ja już mam pierwszą odpowiedź. Piszcie, piszcie. Słuchajcie, możecie napisać kilka. Im więcej napiszecie, tym tak naprawdę jest lepiej. Dlatego słuchajcie, ja teraz spróbuję udostępnić właśnie ekran, bo cały czas do Was mówiła. I zobaczymy, o jest, dobra, łączę się. Gdzie się łączę? Pełen ekran. Czy widzicie mój ekran? Widzicie mój ekran. Dobra, to zobaczcie. Ja Wam teraz prezentuję. O, już 3 osoby odpowiedziały. Aktywnie będziemy uczestniczyć w zajęciach. Ja na to liczę, mam nadzieję. Wszystko zrozumiem. Postaram się zrobić co w mojej mocy, naprawdę. Ale żeby to było obustronne, to Wy też musicie zadawać mi pytania. Będzie dużo ciekawych rzeczy. Super, mam też na to liczę. Słuchajcie, nawet mam zaplanowane, żebyśmy memy, słuchajcie, zrobili, ponieważ w jednym z quizów można robić swoje. Więc mam też taką niespodziankę, żebyśmy trochę też mieli fanów z tego. Dowiemy się nowych rzeczy, nauczę się ciekawych rzeczy, które wykorzystam na zajęciach w klasie. Super, słuchajcie, tak się będę trochę przełączać, żeby widzieć, czy coś piszecie na czacie. Sobie tutaj to zjadę. Piszcie, piszcie, bo było Was więcej osób, więc wchodzicie na stronę Menti.com właśnie i wpisujecie ten kod. To jest jedno z narzędzi, które, zobaczcie, można wykorzystać w taki sposób, w którym ja Wam zadaję pytanie, a Wy na bieżąco po prostu odpowiadacie. Będę mogła wiele rzeczy wykorzystać na zajęciach. Mam nadzieję, dowiem się czegoś ciekawego. Super. I to zobaczcie, cały czas na bieżąco mi się po prostu to ukazuje. Nauczę się czegoś nowego, super. Wszyscy jesteście chętni do tego, żeby nauczyć się czegoś nowego. Słuchajcie, fantastycznie. Mam nadzieję, że będą takie nowości. Dobra, to napiszcie mi na czacie, czy ktoś spotkał się już z tym narzędziem Mentimeter. Bo to narzędzie nazywa się, tu widzicie, takie niebieskie Mentimeter. Nie. Super, ja tak najbardziej się cieszę i to wcale, to nie dla mnie, słuchajcie, to jest bardzo budujące i motywujące, bo to oznacza, że już jest coś nowego, pierwszy raz, niestety, nie ma niestety. Super, bo właśnie tutaj jesteśmy po to, żeby się nauczyć czegoś nowego. Ok, to narzędzie ma dużo więcej możliwości, ma też właśnie możliwość quizu i zaraz Wam też to pokażę. Lubię takie narzędzia, słuchajcie, które mają w sobie więcej możliwości, tak, że nie jest tylko jedno i tylko jedno do tego, tylko że mogę coś jeszcze. Fantastycznie, zobaczcie jak to się fajnie układa w takie właśnie chmurki, od razu jest fajnie uporządkowane, fantastycznie to wychodzi, ale mam tylko 8 osób, które mi odpowiedziały. Czy pozostałe osoby mają trudność, żeby wejść na tą stronę? Czy coś się zadziało? Czy coś się zadziało? Jakbyście mogli mi dać znać, bo mamy 8 osób, a chyba widziałam, słuchajcie, że nas jest, popatrzcie, nas jest więcej. Dokładnie tak się dzieje, że jest jakiś problem. Ewa, jak się dzieje, że jest jakiś problem? Bo Ewa Góra napisała, że dokładnie tak się dzieje. Teraz ostatnie co powiedziałam, to właśnie było tak, czy właśnie coś Wam się dzieje, że nie możecie wejść, czy coś z internetem u Was, czy coś przerywa, czy wszystko jest raczej ok. No zobaczcie, mi to na dole pokazuje, że 8 osób wzięło, zresztą widać ile jest odpowiedzi. Także fajnie by było, jakby każdy z Was miał możliwość po prostu przetestowania, bo też o to chodzi. Zobaczcie, jak przetestujemy na sobie, to automatycznie wiemy później, jak reagować w przypadku dzieci. Będzie więcej praktyki niż teorii. No, taki jest zamysł, tak jest. Bardzo bym też chciała i bardzo mi zależy na tym, żebyście Wy też praktycznie właśnie to ćwiczyli i pracowali. Okej, no dobra, słuchajcie. To w razie czego sobie tu działa. Jak widzicie, ja tego nawet nie muszę odświeżać. Od razu widzę. Dlatego w sytuacji, kiedy jest możliwość dostępu do internetu, do komputerów, czy też do tabletów, my sobie wyświetlamy tutaj, żeby obserwować, co nam inni wpisują, a inni po prostu dają nam jakąś informację zwrotną, czy też odpowiadają na pytanie. Dobra. No to teraz od razu, żeby wykorzystać tą możliwość i pokazać Wam drugą możliwość tego samego, no to zobaczcie, zrobimy sobie taki mały quizik. Za chwileczkę udostępnię, zobaczycie na moim ekranie kolejną, wszystko zrozumiem, ok, kolejna możliwość wykorzystania właśnie Mentimetera, tylko w tym razem, słuchajcie, zaprogramuj przyszłość ankietę. A tak sobie zaczniemy taką małą ankietką. Chciałabym Was zaprosić do ankietki. To jest to samo, znowu Menti.com, tylko wpisujecie inny kod. Muszę poczekać, aż pojawicie się, więc teraz wchodzicie, możecie wykorzystać swoje też, możecie to robić na swoim komputerze, ale możecie też na przykład, jak macie tablet, to możecie też tablet wykorzystać, możecie też na telefonie spróbować, wchodzicie na Menti.com, i wpisujecie ten kod. Czekam na Was. Czekam na Was, tak się przełączam, żeby widzieć, bo to czasem mam problem. O, pojawiają się osoby, super, już mam 4 graczy, słuchajcie. Kto chce doświadczyć, to Was zapraszam jak najbardziej. Super, kolejne osoby, fantastycznie. Bardzo się cieszę, że się pojawiacie. Super. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda, nie? Z pewnością dzieciakom, jak widzieli, że pojawiają się takie różne kuleczki. Witam Cię też, Justyna. To by była niezła frajda. Już jest 8 osób, słuchajcie. Wiecie co? Te pytania będą dotyczyły właśnie takie, wiecie, na luzie naszego programu Zaprogramuj przyszłość. Zobaczcie, już mam 9 osób. Może ktoś jeszcze dołączy, słuchajcie. Dołączy ktoś jeszcze do nas? Bo słuchajcie, mamy 20 osób. Ja Was wszystkich witam serdecznie. Lecimy. Jeżeli coś tam macie jakieś pytania, czy coś pamiętajcie, ja powtarzam, piszecie na czacie. Jeżeli cokolwiek się dzieje, coś jest nie tak, również piszecie na czacie. Ja tu jestem dla Was. Po to jestem, żebyśmy jak najbardziej wydajnie, praktycznie i z taką uważnością na Was po prostu spędzili ten czas. Coś mi tu się pokazuje, że niby mój internet dziwny. Dobra. Czy ktoś jeszcze się pojawi? Czy ktoś jeszcze chce spróbować? Wejść na... Słuchajcie, to, na to, na co mamy wejść, to pojawia się u góry. Menti.com i ten kod tutaj. 54 01 117. Jeżeli mamy 10 osób. No dobra, czyli mamy powiedzmy 50%. O, jeszcze ktoś dołączył, mamy jakieś tutaj, jakaś tortilla czy coś takiego. O, kolejny samolocik dołączył. Zobaczcie, jaką mamy fajną różnorodność. Tak fajnie wskakujecie. Już jest 12 osób, może ktoś się jeszcze skusi, może komuś się jeszcze uda. Mamy bałwanka, jednorożca, super, Mikołaja, widzicie, najróżniejsze rzeczy. No dobra, słuchajcie, to ja zaczynam. Zaczynam question 1. A Wy się przygotujcie teraz. To, co się dzieje u Was. Pytanie mamy. NUTS 17 to NUTS. I patrzcie się na swoje. Macie czas. Jaki to NUTS? Piotrkowski, Częstochowski czy Tyski? Wyznaczacie u siebie prawidłową odpowiedź. Dobra. No proszę. 11 osób odpowiedziało, że Piotrkowski. Okej. Dobra, to jest odpowiedź. Idziemy dalej i zobaczcie, co się dzieje. Możecie widzieć u mnie, jak się przedstawia punktacja, bo to automatycznie daje punkty również za czas. Tak? Jest napisane, że Arleta była fastest. czyli Arleta była najszybsza. Lecimy dalej. Zaczynamy pytanie drugie. Uwaga, przygotujcie się, patrzycie się na swoje komórki, tablety, czy też na swoją stronę. MK to skrót. Mistrzowie kopiowania, mistrzowie kontrolowania, czy mistrzowie kodowania. Czytać uważnie, słuchajcie. No i słuchajcie, 10 osób powiedziało, dobrze, ale skąd się wzięły te osoby, które odpowiedziały inaczej? Słuchajcie, chyba komuś, pozdrawiam również Małgorzata, czy komuś się przez przypadek tak wyznaczyło? Dobra, lecimy dalej. I znowu Arleta tutaj prowadzi, ale to się fajnie zmienia cały czas, przeskakują osoby. Rozpoczynamy pytanie trzecie. Ja sobie tu patrzę na czat. Za szybko, ok, czyli to jest też jakaś informacja zwrotna, żeby więcej czasu dawać, wiecie? Dlatego zobaczcie, wszystko co stworzymy, fajnie jest też przećwiczyć na jakiejś grupie ludzi. Widzicie, ja dałam 20 sekund, albo 10 sekund, być może 10 sekund i jest to za szybko, jak Daria stwierdziła. Więc jest to też dla nas informacja zwrotna, bo tak może właśnie być. Uwaga, trzecie pytanie. ZP to skrót. Zaprojektuj przyszłość, zapomnij przeszłość, zaprogramuj przyszłość. Wszyscy i dołączyły chyba do nas osoby, bo jest 13. No fantastyko, słuchajcie. Zaprogramuj przyszłość. Bardzo fajnie. Lecimy dalej w takim razie, zobaczymy. Co tu się pozmieniało, czy coś się zmieniło, czy nie. Okej, tak nam działa, trochę się poprzetasowało, ale Arleta dalej na pierwszym miejscu. Lecimy pytanie czwarte. Uwaga, patrzycie się na swoje. Imiona dwóch niebieskich robotów to Dash i Dot, Dan i Don, Dat i Dot. Ale szybko poszło, już mamy 14 osób, słuchajcie. Doszły nam do nas osoby. No jasne, że Dasz i Dot. W końcu obcujecie z nimi na co dzień. Dobra. Zobaczymy, co się zadziało. No już każdy chyba wie, że to tak szybko leci, więc już Wam szybciej poszło, że jest tylko tyle czasu. Okej. Tutaj Agnieszka goni Arletę. Widzicie, zaczyna się trochę zmieniać. I słuchajcie, ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie. Uruchamiam. Przygotujcie się. Ile zajęć należy przeprowadzić w ramach projektu? 10, 15, 20. Och, jak szybko lecicie. To jest fajne, bo ja widzę w tym ludziku, jak się szybko zmieniacie. My 12 osób i dwie chyba nie zdążyły nam, albo się odłączyły. Tak jest, 15. 15 to jest prawidłowa odpowiedź, bo mamy 5 stacjonarek i 10 zajęć online. W tym są oczywiście też te wyjazdowe. No i teraz zobaczcie, jest już koniec. I pokazujemy rezultaty, zwycięzców, czy też w ogóle jak to się przedstawiało. I widzicie, jak się przedstawia punktacja od razu. Potem jest też pokazanie ewentualnie, kto w ostatnim był najszybszy. I jak widzicie, pokazane jest też, kto ile zdobył punktów przy ostatnim. I mogę pokazać zwycięzców. I tak to właśnie wygląda. I jak Wam się podoba to zastosowanie Mentimetra? Wracam tutaj do Was. Jak Wam się podoba to zastosowanie? Słucham Was. To jest oczywiście drugą możliwość. Jak napiszcie, a zwracacie tutaj do mnie, to tak trochę będzie, że będziecie się pomiędzy webinarowskim ekranem przesuwać do właśnie tego, właśnie do nas. Ale ja, słuchajcie, spokojnie będę na to czekała, absolutnie się nie stresujcie. To ma być dla nas fajne spotkanie, słuchajcie. No myślę też, że fajnie się prezentują też te kolorowe wyniki, prawda? I każdy dostaje tą kropeczkę, tego awatarka, one tak z różnych stron się pojawiają. Do tego, jak widzicie, są 3 możliwe odpowiedzi, co nam wyszło, że trochę za szybko, czyli widzicie, że z mniejszymi dziećmi trzeba będzie troszeczkę więcej tego czasu dać. Także słuchajcie, mam nadzieję, że gdzieś tam się Wam to spodobało. I słuchajcie, no to co? No to lecimy dalej. Powiedzcie mi, czy dobrze mnie widzicie dalej? Tak, oczywiście. Wszystko będziemy, słuchajcie, robić po kolei. ale zależy mi też na tym, żebyście przeżyli, zobaczyli jak to funkcjonuje, a później właśnie tworzyli swoje. Także Arletka, spokojnie. Dlaczego w ogóle te quizy online? Słuchajcie, no właśnie, dlatego, że było już też szybko, interaktywnie, no nowocześnie to chyba wiadomo. Ja wybrałam takie narzędzia, które są łatwe, intuicyjne. No i słuchajcie, ta cyfryzacja i nowoczesne technologie prowadzą do tego, że jakaś ta zmiana musi w nas wystąpić. I teraz zobaczcie, chciałabym się dzisiaj zająć warsztatowo od A do Z takimi narzędziami. Które z nich przerobimy i którymi się dogłębnie zajmiemy, to zobaczymy, jak nam to czasowo wyjdzie, ale też zobaczymy, które wy znacie, a których nie znacie. I tutaj, żeby się od was tego dowiedzieć, chciałabym wam znowu praktycznie pokazać zastosowanie kolejnego narzędzia. Zaraz wam tutaj dam link. Wklejam wam link, abyście mi odpowiedziały. Mamy tak: Quizizz, Quizlet, Mentimeter, Kahoot, Pollanki, Polli i AnswerGarden. Ja bym teraz chciała się dowiedzieć, które z nich znacie, ale też wykorzystujecie, czyli że tworzycie też, wiecie jak zrobić. I tutaj, słuchajcie, chodzi o to, że nie tylko znam, bo słyszałam, ale po prostu tworzę, wykorzystuję. Super, Agnieszka, fantastycznie. I to, słuchajcie, o to chodzi. Uważam, że właśnie możecie mi tu pisać na czacie, ale możecie też wykorzystać kolejne narzędzie. Jeżeli klikniecie ten link, który wam podałam, to też możecie to pisać, tak jak tu na czacie, tylko zobaczycie kolejne narzędzie, które da wam odpowiedź, żebyście zobaczyli, jak to można wykorzystać. Super, dla mnie to jest fantastyczna informacja, ponieważ za chwilę przejdziemy do warsztatu i będziemy działać. O właśnie, Marta, bardzo dziękuję za szczerość, super. To teraz ten link, który wam dałam, to jest właśnie link, że możecie tam też to wpisać, nie musicie żadnego. To napiszcie. Super, Arleta, jesteś doskonała. Arleta już napisała, ja jej dam serduszko. Zaraz wam pokażę, jak to funkcjonuje, bo udostępnię wam po prostu mój ekran. I zobaczcie. Ja napisałam, że jeśli żadnego, to napiszcie. Arleta, zobaczcie, już napisała żadnego. Już jest serduszko. Daria się odezwała, też serduszko. Wy też możecie serduszkować innych wypowiedzi, więc to jest też takie, że na przykład w trakcie chcemy też szybko zebrać od kogoś informacje, czy też czegoś się dowiedzieć. I to jest, słuchajcie, też, też fantastyczna, szybka informacja zwrotna. Ale do tego też wrócimy. Czyli kto ma ochotę, może kliknąć. Kto ma ochotę, może kliknąć i może po prostu też tutaj wpisać. Na razie mamy tylko Arletę właśnie i Darię, ale jeżeli na bieżąco będziecie wpisywać, to będzie widać. Gosia napisała Quizizz, dzięki, już ci dam serduszko. Agnieszce też dam, już ma dwa. Zobaczcie, mi tutaj na dole się uczestnicy pokazują, ile jest osób. W związku z tym i tak to funkcjonuje. Mamy też, że jak ktoś by nam napisał coś takiego, co się nie nadaje, bądź też wiecie, czasem uczniowie lubią sobie żarty stroić, to możemy też po prostu usunąć. Mamy tą możliwość, żeby nacisnąć koszyk. Okej, dobra. No i tak naprawdę tyle. Super, dziękuję wam za tę aktywność i wracam tutaj do prezentacji. Ja się w ogóle na razie nie będę rozłączać, żeby nie udostępniać tego ekranu. I słuchajcie, zaczniemy właśnie na razie od takiej rozgrzewki, od tego Polli. Polli to jest to, co mieliście okazję przed chwilą doświadczyć. Jest bardzo szybkie, bardzo proste. Nie wymaga rejestracji i tworzenia konta. Służy nam do szybkiej informacji zwrotnej, czy też odpowiedzi na pytanie. Szybko, żeby wszystko zebrać, też nawet jakiejś dyskusji, bo to możemy, nie musimy robić tego w czasie rzeczywistym. Możemy podać link i później się odnieść do tych odpowiedzi. Szybka burza mózgów, taka właśnie online. Możliwość usuwania wpisów innych, czyli to, co wam pokazałam. Prosta, szybka, intuicyjna obsługa. i możliwość symbolicznego opiniowania wypowiedzi innych, czyli zobaczcie też to, co ja Wam tutaj pokazałam. Osoby, które chciałyby jeszcze praktycznie dojść, to możecie skorzystać z tego linku, który tutaj widzicie na naszym czacie. I zobaczcie, więc z mojej strony wygląda to tak. Jak już jest utworzone. Natomiast ja chciałabym, żebyście Wy stworzyli jakieś i powysyłali nam tutaj linki. Dlatego zaczniemy od tego, żebyście weszły na stronę, ja już Wam podaję, pol.l. Zaraz dostaniecie link. Ctrl+C. Już Wam daję link. Małgosiu, wszystkie linki są, wszystkie webinary będą nagrywane, i później będą w odpowiednim momencie udostępniane. Wchodzicie na Polli, zobaczcie, umówmy się też tak, że ja będę Wam dawała link i teraz tak, wiadomo jest, że osoby są na różnych poziomach. Ja będę po kolei mówić, co robię, Wy musicie mi na czacie informować, bo możemy robić też tak. Ja najpierw omawiam i później pokazuję, a później jeszcze raz robimy to wspólnie. Niektóre osoby będą szybsze, niektóre wolniejsze, ale jasne, że to akceptujemy, wtedy sobie można potworzyć na przykład więcej. W momencie, kiedy jesteście na tej stronie, to macie tutaj informację, że macie stworzyć taką właśnie tutaj a la ankietkę. Więc tu piszecie pytanie, na przykład jak się dzisiaj czujesz, na przykład, a tu wpisujecie swoje imię, swoją ksywkę, tak? Na dole macie podane przykłady pytań, one się co chwilę zmieniają, macie cechy wymienione, ja Wam trochę skróciłam je też na poprzednim slajdzie, też napisane dlaczego i że to można oczywiście do burzy mózgu, tak? Czyli ja mam Florkiewicz-Borkowska jako Flobo, jak to napiszę, no to robię tak i już się pojawia, zobaczcie, u góry macie Wasz adminowy link, tak? To znaczy, że jak go sobie skopiujecie, to tu będziecie mogli wrócić. Ja tą ankietkę stworzyłam wczoraj wieczorem, ponieważ na tym koncie nie tworzę żadnego konta i nie loguję się, więc nie mam nigdzie bazy. Wysłałam sama do siebie ją tutaj, widzicie? Wysłałam sama do siebie linka właśnie tego adminowego i dzięki temu miałam cały czas dostęp do tutaj tej ankiety, którą robiliście. I teraz, jeżeli chcemy innym dać, to zobaczcie, że mamy tutaj. Kopiować musimy ten link i inni mogą uczestniczyć. Dlatego też bardzo Was proszę, wymyślcie jakieś pytania i spróbujmy sobie nawzajem podpowiadać, żeby każdy mógł doświadczyć, nie muszą wszyscy na każdą, ale żeby po kilka osób odpowiedziało, podało serduszko, oceniło, żeby poczuć to, jak ja Was tutaj się pytałam, które z tych narzędzi znacie. Słuchajcie, dajcie mi znać, czy wszystko jasne. Czy powtarzamy jeszcze raz. I to nawet jeśli osoba chce, żeby powtórzyć jeszcze raz, to bardzo proszę, abyście to napisali, bo tak jak mówię, to jest tutaj dla Was. To jest dla Was, jak najbardziej piszcie. Czyli strona Polli, którą macie na czacie. Następnie wpisujecie pytanie, swoją ksywkę, imię, też czy imię i nazwisko, czy nie wiem, pani Kasia, cokolwiek. I jakieś pytanie, a nam tu na czacie kopiujecie ten link tutaj. Ten link, który jest na dole, który należy skopiować. Tak, czyli tak jak ja bym Wam teraz dała ten jak się dzisiaj czujecie, to Wam wstawiam. Więc spokojnie czekam. Daria, fantastycznie. Ja, słuchajcie, jeśli chodzi o to, żeby robić na innym, to niestety czat na kliku jest taki, że nie przelinkowywuje, chociaż może przelinkowywuje. Albo go można skopiować. Ja już kopiuję sobie Darii. Zaraz o Arletka też. Daria mnie zapytała. Ja wpisuję swoje imię i dzisiaj mamy, słuchajcie, wtorek. Mogę też napisać inny. Okej, na razie nie widzę, ale teraz Arleta też dała, Iza też dała, Arleta, dobra. Słuchajcie, i postarajcie się na długi. Dobre, lubię takie kreatywne, okej. Ja, słuchaj, Arletę polubię. Kurczę, flop, o, teraz kryminał, ale super, zobaczcie, ile fajnych informacji możemy się dowiedzieć. Arleta już powiedziała, ja czytam serię Remigiusza Mroza, powiem wam. Tak naprawdę nawet słucham w audiobooku, wiecie? Wolę jakoś jego słuchać. Iza też już zrobiła. Słuchajcie, ja staram się wam szybko odpowiadać, żebyście widziały, kto jest, ale widzę, że Arleta jest też bardzo szybka. Iza też jest szybka, to też już odpowiedziała. Jaki ja kolor lubię? Kupię. I dodaję. Okej, patrzę, czy ktoś więcej odpowiada. Na razie tylko tutaj jest Arleta, Remigiusza Mroza. Okej, ktoś jeszcze dodał, bo widzę, że na razie mamy 3. Na wszystkie 3 staram się odpowiedzieć. Wy też próbujcie odpowiadać sobie nawzajem, dobra? Tak, żeby było widać, że więcej osób odpowiada. O, ktoś mi dał tutaj serduszko u mnie. Do Fuksy jeszcze Iza, jeszcze ty nie dałaś serduszka do siebie. Okej. To twórzcie, słuchajcie. Nie wiem, co zrobić z tym skopiowanym linkiem. Agnieszko, wklej go tutaj. Skopiuj ten link tam z tego dołu. Ja już ci pokazuję. Poczekaj. Tutaj stąd kopiujesz. Ja to sobie tak najeżdżam i prawym przyciskiem myszy, jakoś, nie wiem, tak staromodnie próbuję. I wklej nam tutaj do tego, do naszej przeglądarki, Agnieszko. U Izy nie mogę kliknąć. A dlaczego? Co się dzieje? Czemu u Izy nie możesz kliknąć? Aha, bo Iza dała, to musisz skopiować. Wiesz, już rozumiem, o co chodzi. Musisz po prostu skopiować. Dobra, słuchajcie, bo mi teraz się wszystkie rzeczy, Lucyna, Izy nie mogę kliknąć, Arletka, skopiujesz, bo ja też tak robię, widzisz? Zobaczcie, wy pewnie widzicie, że ja zaznaczam, że tak klikam. Teraz to Lucynki. Co tu, Lucynka? Jakie masz plany na wieczór? Odpoczywać po webinarze. Odpoczywać po webinarze, fantastycznie, mam nadzieję. Dopisuję. Okej, już napisałam. A czy ktoś polubił? Iza, czy ty masz dostęp do swojej ankietki zrobionej? Bo mało osób mi się odpowiedziało, bo tylko ja. W sumie Arlecie też widzę, że tylko ja odpowiedziałam na książkę. Ktoś odpowiedział zwariowany tutaj, Arleta. Długi, zwariowany. Okej. Marta, ty też tutaj dałaś jakąś, to ja też tobie zaraz próbuję odpowiedzieć, żebyś widziała. Słuchajcie, chodzi o to, żebyśmy praktycznie doświadczali tego, jak się tworzy, ale też jak się wypełnia, bo takie jakie wy macie, powiedzmy, problemy, to takie mogą też problemy mieć wasze dzieciaki, nie? I też można, jaką polecasz grę do ściągnięcia na tablet? W sumie to teraz zależy, czy dla małych, czy dla dużych. Nie wiem, kto miał co na myśli, ale ja zaraz zobaczę, co ja tutaj mam. Z małymi dziećmi, jak jestem na świetlicy, to uwielbiam grać w Match Duel. Nie wiem, czy znacie, ale właśnie napiszę tutaj, Marcie, że Match Duel. Słuchajcie. Wszyscy tworzą teraz swój quiz. Okej. Słuchajcie, także jak będzie coś, za dużo, za szybko, za wolno, wszystko mi mówcie, słuchajcie. Wszystko mnie informujcie, bo ja tu jestem. Daria ma. Podpowiadajcie trochę też innym osobom. O, Kami 2 Iza odpowiedziała. Okej. No mi się wydaje, że ja wszystkim z was odpowiedziałam. No to mi się tu otworzyło. Sprawdzam sobie, tak mogę, będę przychodzić. U Izy Lucynki skopiowałam, Arletki też. Wszystkich tych osób, które tutaj zrobiły, to ja już zrobiłam. Jestem ciekawa, jak wam idzie. Jak nie, no chyba najwięcej odpowiedzi to ma, jaki jest dziś dzień Daria, bo była pierwsza. Wtedy wszyscy jeszcze kliknęli. Odpowiedziałam, więc żeby zobaczyć, słuchajcie, czy ktoś wam odpowiedział, to wy musicie wchodzić na tą swoją ankietkę, nie? Żeby zobaczyć. Możecie też, zobaczcie, że jest też opcja embed, czy tam biografię. Jest też embed, czyli możliwość osadzenia. To znaczy, że się pojawia taki długi kod, który możecie skopiować i na przykład na stronie może być cały czas ta ankieta. Nie? Na stronie ktoś może cały czas coś wpisywać, jak chcemy się dowiedzieć, też na blogu, więc to jest też takie ciekawe. Ja jeszcze tego nie wykorzystywałam w ten sposób. Można bezpośrednio też na Facebooka. Jak ja kliknę, to mnie przekierowuje na Facebooka i mogę od razu tą ankietę udostępnić na Facebooku. Oczywiście tego nie zrobię, ale mogę to zrobić. No i słuchajcie, róbcie i udostępniajcie tu linki. Ja tylko na chwileczkę, mi ktoś, wiecie, puka. Muszę otworzyć, ale zaraz będę. Nie wiem, czy też tak macie, ale przed chwilą ktoś mi się dobijał do drzwi. Najlepsze jest to, że nawet za klamkę chwytał, słuchajcie. I jak otworzyłam drzwi, to nikogo nie było, naprawdę. Dobra. Słuchajcie, jak wam idzie? Napiszcie mi na czacie, jak wam idzie. Czy jeszcze raz, bo tylko nam tutaj... Czy jeszcze raz coś wytłumaczyć, czy możemy iść dalej? O, Lucynka, jeszcze raz zrobiłaś? Ctrl-C, już sobie skopiuję. Lucyna chyba jeszcze... A nie, Lucyna, dałaś jeszcze raz to samo. Chciałabyś, żeby ktoś ci jeszcze odpowiedział, tak? Bo tylko ja odpowiedziałam. Odpowiedzcie Lucynce, żeby widziała co i jak. Więc słuchajcie, wyróbcie, a ja jeszcze będę trochę na ten temat gadać. Czyli podsumowując, nie logujecie się, nie tworzycie swojego konta. Jest to takie zebranie szybkiej informacji, tak? Taka burza mózgów. Możecie to zostawić na jakiś czas, żeby ludzie wpisywali. Możecie też w czasie rzeczywistym odpowiadać, czy też komentować, możecie też oceniać, tak? Więc tak naprawdę pomysłów tu może być bardzo dużo, jak możemy wykorzystać to Polli. Na pewno gdzieś to tam sprawnie, jeśli chcemy zebrać więcej opinii od większej ilości osób, nie mamy za dużo czasu, żeby każdego wysłuchać, na pewno takie działania usprawniają ten nasz proces. Dlatego to narzędzie jest bardzo. No i teraz słuchajcie, czy daliście radę, niektóre już osoby pokazały, na co jest stać, słuchajcie, czy wasze poczucie jest takie, że daliście radę i że jest ok, że jest to jasne. Ok, dobra, Arleta. Bardzo dziękuję, Arleta, jesteś przeszybka, od razu odpowiadasz. Jeżeli ktoś ma takie poczucie, że nie, to też słuchajcie, dajcie znać. Jeszcze raz informacja, to jest strona Polli, tak. OK, Daria też już odpowiedziała. Ewa też, ja tak będę was męczyć, będę was pytać. Lucynka też pisze, OK, dobra, słuchajcie. No to skoro daliśmy z tym radę, a to była taka, wiecie, tak na rozkę, no to chciałabym pokazać kolejne takie narzędzie właśnie do quizu, bez logowania, bez zakładania konta, takie, że na przykład potrzebujemy tu i teraz, żeby coś się dowiedzieć, ale nie chcemy, żeby to było gdzieś tam zapisane i w ogóle, więc możemy to zrobić. I to jest takie Pollanki. Przerywa mi połączenie. Poczekaj, Danutka, ja sobie wejdę i zobaczę, jaki u Ciebie jest internet, bo u mnie jest wszystko dobrze, wiesz, bo ja też mam informacje, ale masz właśnie, nie masz najlepszej jakości. Pokazuje mi tu platforma, że masz taką średnią jakość, więc to być może jest coś właśnie u Ciebie, bo u mnie jest, wiecie, jest 5 kresek, to zawsze jak coś u mnie jest nie tak, to mi zaraz tu zaczyna, wiecie, na czerwono świecić. Natomiast wiecie, ja dzisiaj ubezpieczona, jestem na kablu, tak w ogóle. W związku z tym tak to wygląda. No dobra, i słuchajcie, tutaj mamy też możliwość edycji, mamy też możliwość adminowania, tak, ponieważ tworząc tą ankietę, wiecie co robimy? Wpisujemy nasz mail i wtedy wszystko przychodzi też na naszego maila, także tutaj nie ma problemu, też możemy zamieszczać na stronie, na blogu i mamy łatwy podgląd. No i ja właśnie chciałabym, abyście wzięli udział w takiej testowej mojej, słuchajcie, ale nie śmiejcie się, takiej bardzo prostej ankietce. Już Wam daję tutaj link i teraz przejdziecie Wy do działania. Dałam Wam link i weźcie udział w tej ankietce, którą Wam tutaj teraz dałam, żebyście wizualnie zobaczyli, jak to wygląda. Takie, wiecie, proste pytania, ale chciałam tam umieścić najróżniejsze możliwości. Także klikacie w ten link i odpowiadacie. Tam macie raz, dwa, trzy, cztery pytania. Raz, dwa, trzy, cztery pytania. Klikacie sobie na ten treści, żebyście mogli fizycznie zobaczyć, jak to wygląda. Już mam dwie odpowiedzi. Zaraz Wam też to udostępnię, jak to wygląda, zobaczcie na mój ekran, ale Wy na razie lubcie, potem Wam udostępnię, o tak. Wy na razie robicie ten test. Już mam komentarz, że proste, no ja bardzo się cieszę, że proste. Ostatnio czytasz program telewizyjny, ktoś ma poczucie humoru. Dobra, słuchajcie. No, zróbcie ankietkę, klikacie w link i po prostu odpowiadacie na pytanie. Macie różne, bo macie takie, że wpisać, macie coś, taki ranking dać od 1 do 10, od 1 do 10, od 1 do 5, ustalić, poprzestawiać trochę, co tam jest dla Was najważniejsze i po prostu w ABC wybór, więc też możecie to zrobić. Ja już mam 7, słuchajcie, odpowiedzi. Lipcowy deszcz, o 13 powodów, zarąbista też, najpierw przeczytałam książkę, a potem dopiero obejrzałam serial. Bloga Krystyno, nie denerwuj matki. O, to jest taki tytuł, ok, super, to teraz już mogę Wam pokazać, jak to u mnie wygląda, możecie zobaczyć. To się niestety nie odświeża w czasie rzeczywistym i ja muszę sobie cały czas odświeżać, żeby zobaczyć, tak? Biografia Ani Przybylskiej, brak czasu w tym miesiącu, ja też cały czas na to narzekam. Ale już widzę, że 9 osób wzięło udział. Tą pierwszą to byłam ja. Polecam książkę Drive, to jest o motywacji, bardzo fajna. No, to nie jest beletrystyka niestety, ale natomiast uwielbiam czytać Gargasiową. Nie wiem, czy znacie, ale ja u mnie na tapecie właśnie Gargasiowa. Teraz wyszła jej najnowsza książka Minione chwile. Więc polecam, uwielbiam wszystkie książki Gargasiowej po prostu czytać. Więc zobaczę, czy ktoś tutaj doszedł. 9 jest odpowiedzi, więc słuchajcie, zobaczcie. Jedna była ABC, druga trzeba było dać jakąś skalę, trzecie to było, trzeba było pomieszać, co jest dla Ciebie najważniejsze, tak? Może takie trochę niefortunne wybrałam, bo to niektóre są, można oklasować na tym samym miejscu, ale chodziło o to, żeby zobaczyć. No i co ostatnio czytasz, czyli luźne wpisanie. Zobaczcie teraz, jak wygląda moja adminkowa strona. To znaczy, to jest link do adminu, tak? I jak ja tworzę ankietę, to zaraz Wy też będziecie robić, to on mnie prosi o maila i zawsze mi przysyła na maila, po prostu tutaj Wam pokazuję mojego maila, I patrzcie, Pollanki wysyła do mnie informację, że ja utworzyłam nową ankietkę, daje mi link do testu, do podglądu oraz do administrowania. Tak? Jak kliknę w ten link do administrowania, to właśnie tworzy się, że mogę też edytować, że mogę tu podejrzeć wyniki, że mogę zrobić tą ankietę i że mogę też sklonować, tak? Żeby na jej bazie tworzyć inne. Tak? Mogę też, słuchajcie, osadzić na stronie czy też na blogu, kopiując właśnie ten kod. Jeżeli ktoś z Was prowadzi bloga czy stronę, to też możecie zrobić. Tak to wygląda. Tak jak tutaj widzicie example question, to tak to będzie wbudowane w jakąś stronę. Możecie sobie zmienić kolorystycznie, czcionkę i tak dalej. No dobra. Nie znam angielskiego. No to po to jesteśmy tutaj też, żeby te podstawowe takie pojęcia właśnie sobie opanować. Bo jak za pierwszym razem przeczytamy, to później to się wszędzie powtarza. Wiecie, i nie należy się też tego bać, słuchajcie. Ja jestem nauczycielką niemieckiego, nie angielskiego. Wprawdzie znam angielski, umiem, wiecie, nie jest dla mnie problem komunikować się. Natomiast jak zaczynałam pracować z tymi narzędziami, to techniczne słówka nie były wszystkie dla mnie jasne. Natomiast jedno narzędzie, potem się okazało, że jak close jest zamykać, jest w tym narzędziu, to w trzech następnych też to znaczy to samo. I na takiej zasadzie. Także przede wszystkim nie bać się. Tak naprawdę jak coś nam nie wychodzi, wystarczy zamknąć i tyle. Więc absolutnie strach odsuwamy i to nie jest żadna wada, jeżeli tego nie znamy, dlatego że jak parę razy coś utworzymy, to od razu gdzieś tam to nam się zapamięta. Więc słuchajcie, przechodzimy do działania. Ja będę po kolei pokazywać, jak to się tworzy. Za chwilę Wam, zaraz Wam dam link. Tak wygląda pierwsza strona. Proszę bardzo, żebyście mogły z linka wyjść. Ja tu już daję link, natomiast będę Wam pokazywać, jak to się robi. Zobaczcie. Mam pierwszą stronę startową, gdzie jest napisane no sign up, to oznacza, że nie rejestrujemy się, no login, nie musimy się logować i result, czyli rezultaty, szybkie są po prostu do wglądu. Tak? Żeby zacząć, to słuchajcie, get started. Słówko start fajnie nam się kojarzy, więc od razu to zakotwiczamy i naciskamy. I co piszecie? Piszecie datę, przepraszam, tytuł najpierw. Testowa na przykład ankieta, ja sobie zrobię. Tutaj chodzi o to, żeby dać datę, do kiedy ona jest aktywna, tak? Więc sobie naciskacie tutaj na kalendarz i na przykład dajecie, że do jutra, na przykład. I tu podajecie swój adres. Mój adres już jest w podglądzie, ponieważ ja już wpisywałam. I zobaczcie, możecie zrobić, że jest widoczna dla wszystkich, a możecie zaznaczyć, że ja będę się tym dzielić, tak? Czyli, że tylko będą miały dostęp do tej ankiety osoby, którym dam link, tak? To jest I will share it, że ja się podzielę, słuchajcie, że ja się podzielę prostym kliknięciem everyone, że wszyscy, czyli, że wszyscy publicznie będą mogli wziąć udział w tej ankiecie, jeżeli natrafią na link oczywiście, natomiast tu jest, że ja. I teraz tutaj, żeby stworzyć, to musicie się tutaj kliknąć ten kwadracik, że tam się zgadzacie z takimi ogólnymi warunkami, czyli że nie będzie, takie ogólne warunki zawsze to są, jeśli chodzi o treści, jakie tam zamieszczamy i tak dalej, więc my tutaj nie mamy zamiaru łamać ani praw autorskich, ani zamieszczać jakichś treści, które są gdzieś tam zakazane. W związku z tym zaznaczamy i robimy, zanim naciśniemy utwórz jest zawsze, słuchajcie, create. Kreuj, twórz. Też łatwo zapamiętać. Nie widzę tego, co robisz. Zaraz, Marta. Czemu nie widzisz tego, co... Czy każdy nie widzi tego, co robię? Słuchajcie, a teraz? O, już jest. Słuchajcie, to piszcie, bo widzicie, ja tutaj mam obok siebie to okienko. Ja mam tu obok siebie okienko. Jak coś jest nie tak, to po prostu piszcie. Dobra, to czyli jeszcze raz. Jeżeli ja weszłam na stronę, już Wam jeszcze raz pokazuję. Pollanki, no Agnieszka, dobrze, jeżeli weszłam na stronę Pollanki, jeszcze raz daję Wam Ctrl C i Ctrl V, daję Wam tutaj link, to macie informację Get Started, czyli start, zacznij. Skojarzcie sobie, start to zawsze początek. I teraz w tytule wpisujecie właśnie jakiś swój tytuł, tu wpisujecie na ten znaczek trójkącik i podajecie datę, do kiedy ma być ważna ta ankieta. Podajecie swój adres mailowy, ponieważ przyjdzie Wam od tego Pollanki informacja o tym, że to już jest. No i tu zaznaczacie, dla kogo ma być widoczna, czyli że everyone, to że każdy, a że I will share it, że ja po prostu będę dawać linka tym osobom, którym chcę. I teraz tu zaznaczamy, że się zgadzamy i robimy pierwsze pytanie. Add question, słuchajcie, question, pytanie, add, dodaj. Mamy 4 możliwości. Wielokrotny wybór, ranking właśnie, ja tam Wam dawałam, znaczy rating, jak się czujecie, skala, ranking, czyli co byście dali na pierwsze miejsce, na drugie, na trzecie miejsce i free text, czyli że wpisujemy free, coś wolnego, tak? W związku z tym wybieracie sobie, jak Wy chcecie pierwsze pytanie, czyli na przykład to i macie teraz tutaj pytanie, tak? Czyli na przykład pójdę za ciosem i coś tam dał, jaki dzień jest dzisiaj, tak? I teraz robimy opcja pierwsza, poniedziałek, dodaję inną, add to dodać, przypominam, wtorek. I teraz, jeżeli chcemy dodać więcej, to musimy nacisnąć teraz save. Save to zawsze zapisz. Save. I możemy dodać wtedy jeszcze na przykład środa. Więc słuchajcie, myślę sobie, jak już nie chcemy nic więcej dodać, to robimy znowu u góry add question i wybieramy, co chcemy dodać. Więc ja myślę sobie, czy jesteście gotowi, gotowe na to, żeby teraz zacząć już razem tworzyć, czyli Wy otwieracie u siebie w okienku i robimy od początku razem po prostu po kolei. Co są szybsi, to oczywiście mogą iść szybciej. Czy chcecie, żebym ja tą pierwszą przeprowadziła do końca? Jak stworzyć pytanie? Naciskasz na niebieski, Dario, add question i wybierasz sobie, jakie chcesz pytanie, czy wielokrotnego wyboru, czy chcesz to ocenianie, takie skala od 1 do 10, czy jakiś ranking, czyli co na pierwszym, na drugim, na trzecim miejscu, czy wolny tekst do wpisywania. Czy o to Ci chodziło, Daria? Jak stworzyć pytanie? O to Ci chodziło? Bo teraz ja na przykład chcę dodać inne pytanie. Ja dałam, jaki dzień, jaki jest dzisiaj dzień. Teraz mogę dodać kolejne. Jaki jest dzisiaj miesiąc? Jeszcze raz. Gdzie naciskasz opcję, Dario? Jeszcze raz pokazuję. Czy Daria już weszłaś na tą stronę, że tworzyłaś? Popatrz. Czy weszłaś na tą stronę? Jeszcze raz pokazuję. Jesteśmy na Pollanki.com. Jeszcze raz kopiuję i daję. Spokojnie damy radę. I wchodzę, tu będzie start, nie? Tu będzie start, ja nacisnę continue. Wpisałaś już, Dario, tytuł, wpisałaś datę, wpisałaś maila, tak? Super. Tu zmieniłaś, nacisnęłaś I agree i masz niebieskie add question. Add question. I wybierasz, jakie chcesz. Ja wybiorę jeszcze raz wielokrotny wybór. Jaki mamy miesiąc. Patrz, jaki mamy miesiąc i wpisuję do opcji. Klikam na tą opcję i wpisuję marzec i dodaję kolejne. Add, marzec, kwiecień i muszę zapisać, żeby dodać kolejne, jak chcę. Zapisuję i dodaję kolejne. Maj. To jest typowa, słuchajcie, ankieta. Tutaj tak naprawdę nie musimy zaznaczać, która ma być poprawna odpowiedź. To my potem będziemy w wynikach widzieć, kto jak odpowiedział, tak? Ale ten typ ankiety nie robi sam nam podsumowania. Znaczy on robi automatycznie, pokazuje nam wyniki, ale nie zakłada tego, że my mu podajemy, co ma być prawidłową odpowiedzią. Po prostu robimy. Tak jakbyśmy robili, nie wiem, na papierze, to teraz to robimy online. Więc i teraz, jeżeli chcemy dodać kolejne, zobaczcie, jeżeli chcecie, żeby ludzie zaznaczali więcej niż jedną opcję, czyli ktoś, będziemy mieć na przykład pytanie, co lubisz jeść na śniadanie? I damy tu 5 opcji. Zresztą zaraz Wam pokażę. Dodaję kolejne pytanie. Znowu wybór. Co lubisz jeść na śniadanie? I daję. Daję na przykład płatki, bułkę z drzemem. Znowu zapisuję i dodaję kolejne, bo chcę dać większy wybór. Bułkę z serem i szynką. Kolejną, na przykład zupę, nie wiem, warzywa, tak? I teraz chcemy pozwolić komuś, żeby dał, bo może ktoś więcej rzeczy lubi, a nie ma tylko jedną, więc słuchajcie, zaznaczamy ten kwadracik. Pozwól na wielokrotny wybór. Słuchajcie, no i tak dodajemy kolejne, tak? Wolny tekst to jest tylko pytanie. Czyli na przykład, co teraz robisz? I mam, jeżeli chcemy, żeby ktoś koniecznie odpowiedział, to zaznaczamy ten kwadracik. Jeżeli może zostawić puste, to nie zaznaczamy. I za każdym razem save. Słuchajcie, save to jest zapisz. Ja to mówię dla tych, którzy tak się bali języka angielskiego, ale nie bójcie się, mówię Wam. To jest przyjemne z pożytecznym. I słuchajcie, jak już macie to, co chcecie, to robicie create it. Super, Iza, cieszę się. Create it. Utwórz. I w tym momencie on się tworzy, zobaczcie, trzeba chwilę poczekać, nie stresować się, że to długo trwa. I jesteście w tych adminach. Przerywa mi łączenie. Agnieszka, już sprawdzam, już poczekaj, wejdę na ten i sprawdzę, Agnieszko, jaki jest u Ciebie internet. No słaba jakość połączenia pokazuje mi Agnieszka. Słaba jakość połączenia, więc coś musi być u Ciebie na rzeczy. Na pewne rzeczy ja niestety, kurczę, nie mam tutaj wpływu, ale tak mi pokazuje platforma, bo ja mogę sobie na każdym uczestniku, wiesz, sprawdzić. Masz średnią, po słabą jakość połączenia. I teraz, jeżeli chcecie, żeby ktoś wziął udział, to macie take poll. Weź udział w tej ankiecie. To bierzecie, kopiujecie i przesyłacie nam na czacie. Tu macie podgląd, a już na Wasz mail, zobaczcie, tak jak do mnie, na Wasz mail już przyszedł, zobaczcie, Pollanki, już Wam pokazuję. Pollanki mi już tutaj przysłała informację, że stworzyłam ankietkę. Więc to Wam przyjdzie na maila, nie musicie się tym martwić. O, Arleta, już zrobiłaś, już robię, żeby zobaczyła, jak to musisz odświeżać. Kod po angielsku, ale prosto. Już odpowiedziałam. I ja widzę też swoje odpowiedzi, Ty musisz odświeżać, wiesz, bo to akurat w czasie rzeczywistym się nie zmienia, może szybko Ci inni odpowiedzą. Arleta dała radę, super. Agnieszko, mam nadzieję, że się polepszy, że to chwilowe, że tak Ci się dzieje. Jak tam? Ktoś jeszcze utworzył? Słuchajcie, jak macie jakieś pytania, czy coś się dzieje, to słuchajcie, piszcie. Jak się pojawiają jakieś pytania, czy coś, to piszcie. Well done. Dzięki, Arleta. Marta? A odpowiedzcie więcej części osób. Marta, Ty mi chyba dałaś adminowy. Martusia, zmień. Nie admin, tylko tam, gdzie jest take poll. Już pokazuję. Take poll. Już Wam zaraz pokazuję. Ekran i zobacz, Marta, nie pobierasz tego adminowego, tylko dajesz ludziom tam, gdzie masz take, czyli weź, tak? Bo Ty nam dałaś teraz link do Twojego adminowego, tak? I my możemy tutaj teraz wejść do Twoich rzeczy. Ja już napisałam pytania, to co dalej? Daria, jak napisałaś wszystkie pytania i opcji tyle, ile chcesz, to po prawej stronie masz taki przycisk Create It. Już Ci zaraz pokażę. Zaraz Ci pokażę. Chyba, że szybko znajdziesz już Ty i naciśniesz, ale Ci zaraz to pokażę. Znowu get started. Popatrz, testowa robię. Datę dam do dzisiaj. Dzisiaj będę miała zespamowany adres. Dam inny. Dobra. I agree. Add question. Kod 1, 2, powiedzmy. Save, to nieważne. I naciskasz create it. I wtedy on Cię od razu tutaj da. Masz już. Super. Super. Marta, wzięłaś nowy. Tak, Twój ulubiony owoc. Chyba jabłko z tych, co dałaś. Już Ci odpowiedziałam, więc możesz też zobaczyć. Widzę, że 2 osoby już Ci odpowiedziały. Mhm. Fajnie. Więc możecie sobie tak troszeczkę podawać i poodpowiadać, żeby zobaczyć, jak to działa. Marcie też się udało. O, Ewa widzę, że też dałaś. Już Ci odpowiadam. Jakiego masz kota? Ale skąd wiesz, że mam kota? A mam kota. Białego i czarnego. Dałaś możliwość wyboru więc i miauczącego też. Kurczę. Wyszło, że mój kot nie miałczy, słuchajcie. Dobra. A miałczy, powiem Wam. O, Daria zrobiła aż 3. Jaki jest dzisiaj dzień? Słuchajcie, wtorek. Maj. Kiedy zaczynają się wakacje? No, 22 czerwca. Mam nadzieję, że to dobrze. I zaglądam na koniec. Też już 2 odpowiedzi. Super, dziewczyny. Magdo, nie szkodzi, nie szkodzi. Tak, oczywiście już Ci podaję link, gdzie się tworzy tą ankietę. Witaj, Małgosiu. Fajnie, że jesteś teraz. Tutaj. My teraz tworzymy swoje właśnie i robimy. Wiesz, jak naciśniesz Get Started, spokojnie te osoby, które już utworzyły, możecie na przykład popracować nad jakąś lepszą może wersją swojej, czy coś takiego. Natomiast dla Małgosi, jakbyś była zainteresowana, znaczy, przepraszam, nie dla Małgosi, tylko dla Magdy, która przyszła przed chwilą, to nie tworzymy konta, nie rejestrujemy się, naciskamy na start, wpisujesz swój tytuł jakiś, ja tutaj zrobię teraz test, datę, do kiedy ma ta być ankieta otwarta, czyli jak wysyłasz, chcesz, żeby było dłużej. Czasem niektórzy na stronach umieszczają i chcą, żeby na przykład było, nie wiem, po miesiąc albo ileś, tak? Czy też możesz zaznaczyć, że do jutra tylko. Podajesz też swój adres mail. Możesz zmienić, że każdy widzi, a możesz zostawić, że Ty będziesz dawała link. Zgadzasz się tutaj na regulamin, który jest, czyli że tam się nie łamiemy praw autorskich, nie wykorzystujemy to w niezłych celach. I dodajemy pytanie. I masz do wyboru 4 możliwości. Wybór wielokrotny, skala, ranking i wolne wpisanie tekstu. Tak? Czyli na przykład wolne wpisanie tekstu, co lubisz. Tak? Jeżeli ta wypowiedź jest wymagana, to naciskasz, że jest wymagana i naciskasz save. Jeżeli chcesz dodać kolejne pytanie, na przykład wielokrotny wybór, co jest dzisiaj, to też robisz po prostu, my to już mamy oklepane, cały czas wszyscy dajemy to samo. Wtorek, środa. Jeżeli chcesz dać więcej, to musisz zapisać. I w każdej chwili możesz dodać dużo więcej możliwości. W momencie, kiedy chcemy skończyć, naciskamy Create It i nasza akietka się tworzy. Jeszcze macie do tego jakieś pytania? Nie musicie sobie nic kopiować, na Wasz mail to wszystko samo przychodzi, tak? Zobaczcie, że się pojawiła nowość, możemy skopiować tę ankietę i na jej bazie stworzyć jakąś nową. Mamy tutaj tak zwane klonowanie. Możemy ją osadzić również na stronie. Będzie wyglądała w taki sposób. Możemy zmienić kolorystykę. Wszystko jasne, fantastycznie. To skoro wszystko jasne, chciałabym jeszcze, Iza powiedziała, że wszystko jasne, a jak nasza reszta? Słuchajcie. Okej, dobra moje dziewczyny. Słuchajcie, bo ja tak się trochę martwię, my tak tu w takim gronie jesteśmy. Bardzo proszę wszystkich, żebyście się odzywali, pozostałe osoby, które są. Ja Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie witam. Mam nadzieję, że działacie też i że Wam wychodzi. Jak coś jest nie tak, to to piszcie, naprawdę piszcie do mnie tutaj, bo po to jesteśmy tu, żeby każdy miał to poczucie, że jest ok. Więc wiem, że być może nie gdzieś tam każdy ma to po południu co robić, więc, ale bardzo bym Was prosiła, żebyście, jak coś jest, to ja zawsze wrócę, ja zawsze pokażę, po to się tu spotkaliśmy. No to słuchajcie, przechodzimy do kolejnego. I tak sobie myślę, że teraz kolejne narzędzie trochę czasu nam zajmie, ale co będzie fajne, to jest to platforma w języku polskim. Jest to Quizizz. Większość osób napisało na początku, tam jak sobie robiliśmy tą analizę, że nie znacie, że gdzieś tam może ktoś słyszał, ale że nie znacie, więc Quizizz jest to dla mnie, słuchajcie, najbardziej rewelacyjna platforma, naprawdę. Najbardziej ją lubię, dlatego że mogę wykorzystywać ją w realu, w czasie rzeczywistym, i mogę ją zadawać na zadania domowe, ustalić sobie, do kiedy są te, przed sprawdzianami, przed powtórkami. Mogę miksować sobie już stworzone przez kogoś zestawy quizy. Mogę tworzyć zupełnie nowe. Mogę kopiować już istniejące. Tak naprawdę mogę w ogóle nie tworzyć swoich, tylko bazować na tych stworzonych przez ludzi. Jest też aplikacja, czyli jeżeli ktoś korzysta w ogóle z smartfonów albo właśnie z tabletów, to jak sobie zainstalujecie aplikację, to po prostu można bezpośrednio przez aplikację, nie trzeba przez stronę. Jest oczywiście darmowa. Tutaj musimy stworzyć konto. To działa bardzo prosto i schematycznie. I zanim przejdziemy do tego, jak to działa, zaproszę Was do wzięcia udziału w takim quizie, żebyście zobaczyli, czy ktoś brał udział w ogóle w Quizizzie, że brał udział fizycznie, brał udział w tym quizie, jednocześnie z innymi, czyli doświadczyliście czegoś takiego. Okej, nie, dobra, to teraz słuchajcie, ja wchodzę na moją, mam tutaj zestaw, ja wejdę do siebie i wybiorę jakiś taki, wiecie, nietrudny, nie? Na rozluźnienie. Nie będę Wam wybierać niczego z niemieckiego, ale wybiorę, słuchajcie, jakiś quiz dotyczący, kiedyś na Prima Aprilis poszłam do młodszych dzieci i zrobiłam im taki quiz dotyczący bajek, polskich filmów, czy coś takiego. I zaraz go znajdę i Wam udostępnię. I teraz tak, jeżeli macie, możecie uczestniczyć na kompie w tym, ale jeżeli macie tablet albo telefon, jesteście podłączeni do internetu, możecie spróbować po prostu na właśnie urządzeniu mobilnym. Nie musicie oczywiście, natomiast możecie. Za chwilę podam Wam link, na jaki macie wejść. Jest, dobra, to przestraszyłam się, że mi się quiz nie wyświetla. Dobra. Okej, słuchajcie, daję Wam wszystkie możliwe opcje, żebyście doświadczyli wszystkiego. I w tym momencie udostępniam, no bo nie widać, bo dopiero udostępnię. W tym momencie udostępniam Wam mój ekran. I Wy macie wejść na stronę, która tu jest napisana, wpisać ten kod i wpisać swoje imię. Ja przekopiuję Wam, żebyście widzieli. Ctrl-C, dam do czatu, Ctrl-V. Wchodzicie na Join Quizizz i wpisujecie ten kod. I za chwilę w ogóle nie będziecie się musiały patrzeć, co się u mnie dzieje, tylko będziecie skupione na tym, co macie u siebie na monitorach. Przypominam, to są bajki polskie. A, znaczy nie, bajki i filmy. Takie, ale wiecie, dla dzieci. Więc wchodzicie. Jak ktoś ma jakiś problem, piszcie. Więc wchodzicie. Arleta pierwsza. Znowu dostajecie jakiegoś robaczka, bo Quizizz ma to do siebie, że każdy dostaje jakieś dziwne zwierzątko. Dzieciaki zawsze wiecie, dzieciaki zawsze się patrzą, niektórzy mają ileś tam nóg, rąk i tak dalej. I zawsze są ciekawi, kto co wylosował. Ewę już też mam. Ewę już też mam. Czekam na więcej, słuchajcie. Daria już też jest z nami. Super. I tak jak mówię, jak macie tablet, Marta B też jest. Jak macie tablet albo telefon, możecie próbować, bo to fajnie, żeby tablety właśnie wykorzystać. Danuta, ale też w sali komputerowej jak najbardziej. Ja też to z dzieciakami robiłam, z moimi uczniami, nie wiem, gimnazjalistami. Robiłam to normalnie w pracowni komputerowej, ale też na komórkach czy na tabletach. Świetnie to się sprawdza. Iza też już jest, Danuta też już jest. Słuchajcie, zapraszam pozostałe osoby. Ania też już jest, świetnie. Ania też jest. Asia też jest. Agnieszka też jest. Świetnie, słuchajcie. Aha, jak udostępnić ankietę? Magdo, jeżeli naciśniesz Create, czyli utwórz, to pojawia Ci się taka adminowa stronka, zaraz Ci pokażę. Popatrz, pojawia Ci się taka adminowa stronka i tu masz Take Poll. I to dajesz ludziom do wypełnienia ankiety. A Ty musisz cały czas odświeżać wyniki, żeby wyszło. A ja tutaj czekam na kolejne osoby, które mi się pojawią. Beata jest, Agnieszka jest. Mamy, słuchajcie, 10 osób. Magda, udało się. O, jest, dobra Magda. Tylko, że wiesz co, spróbuję kliknąć później. Natomiast jak możesz, to bierz udział tutaj z nami w Quizizzie. Ale fajnie, że Ci się udało otworzyć. Ja Ci w międzyczasie odpowiem. Co najbardziej lubisz robić w domu? Siedzieć i odpoczywać lubię. Słuchajcie, przybywajcie do nas na Quizizz. Czy lubisz zawód nauczyciela? Lubię. Oceń swoją szkołę w skali od 1 do 10. 8. I potwierdzam. Już Ci dałam. I Ty jak sobie będziesz odświeżać, to będziesz miała. Magda, ja już Ci odpowiedziałam, możesz widzieć. Tymczasem, o słuchajcie, mam już 11 osób. Jeszcze Ela do nas dołączyła. Kto jeszcze do nas dołączy? Czekamy jeszcze na kilka osób, bo tak to się będą niecierpliwić. Czekamy jeszcze na kilka osób. Dałam tam join.quizizz.com i tutaj jest ten kod. I tak to działa. Można to na każdym urządzeniu mobilnym lub też na normalnie na przeglądarce. Ela, słuchajcie, no to chyba już nikt do nas nie dołączy, bo to tak wysoko też czekać. A jeżeli ktoś się zdecyduje, to bardzo proszę, możecie dołączać tak naprawdę w każdej chwili. Jakby ktoś dotarł, nie wiem, nie widział tam na czacie, to ja jeszcze raz udostępniam stronę, na którą należy wyjść. join.quizizz.com. Jeszcze raz daję kod. Trzeba go wpisać, później swoje imię. O, Lucyna jest z nami. No i słuchajcie, jak już wiem, że są wszystkie osoby, w ogóle jak ktoś by wpisał jakieś dziwne swoje nick, czy pseudonim, czy ksywkę, to ja najeżdżając na tą osobę mogę ją usunąć. I ona wtedy wypada z gry i musi na nowo wpisać właśnie kod gry i na nowo wpisać poprawnie swoje imię. Zaczynam start. W momencie jak zacznę start, zobaczycie u siebie odliczanie. I skupiajcie się teraz tylko na rozwiązaniu testu po prostu. W ogóle nie musicie wchodzić do mnie na moją stronę, ja będę Wam czytać. Renatko, z czym masz problem? Masz problemy, tylko musisz mi powiedzieć, z czym masz problem. Zawieszam, o kurczę. Zawiesza Ci się komputer. Wiesz co, bo to może być spowodowane, zaraz sprawdzę, jaki jest u Ciebie internet, to może być spowodowane, słuchaj, na przykład złą przeglądarką, też masz średnią jakość, o nie, ale teraz się zrobiła dobra jakość. To może być spowodowane przeglądarką, Renia. Ja polecam albo Chrome, albo Operę. Operę, teraz mam Quizizz na Operze, ale tutaj na kliku jestem na Chromie. Ale masz tak, raz masz średnią jakość połączenia, a raz masz dobrą. Teraz masz akurat dobrą. Więc słuchajcie, dobra. Zaczynam. Start. Tylko jedna odpowiedź jest możliwa. Magdo, na razie to było tylko, że dołączamy do quizu, wiesz? Tu jest kod, a u góry jest strona podana. Na razie jako uczestnicy. Dopiero za chwilę będziemy tam działać na platformie i sami tworzyć. Na razie tutaj uczestnicy mogli po prostu wziąć udział w takim, więc jak chcesz, to dołączaj. Słuchajcie, nie przejmujcie się, jeżeli jakieś trudne były takie, nie? No, chodzi o to, żebyście doświadczyli. Lucyna i Iza prowadzą, chciałam powiedzieć. Niektóre osoby już skończyły, bo ja u siebie, słuchajcie, widzę poszczególne wyniki. Kto już skończył, to możecie podejrzeć wyniki, ranking i możecie tu wejść i zobaczyć, jak to widać u mnie, bo ja Wam cały czas udostępniam ekran, czyli u nauczyciela. Prawie wszyscy już pokończyli. Magda weszła jako ostatnia, więc chwilę jeszcze poczekamy. Aha, Iza. No fajne, fajne. I platforma jest polska, więc zaraz jej poświęcimy teraz trochę czasu, bo ma mnóstwo możliwości. To, co teraz robiliście w czasie rzeczywistym, to mogę też to zadać na zadanie domowe, słuchajcie. Czyli uczniowie dostają informację, na jaką stronę mają wejść, jaki kod, a ja to oczywiście wszystko Wam też pokażę. A Wy zaznaczacie, że na przykład do niedzieli do 20 to mogą, tak? Ja to często robię właśnie, żeby sobie mogli poćwiczyć przed sprawdzianem, coś jako utrwalenie, a ja Wam zaraz zobaczycie, jakie raporty ja dostaję, bo to jest całe też fajne, co my mamy jako nauczyciele do dyspozycji i czym to się różni od tych poprzednich, które widzieliście. Magda już za chwilę kończy, więc możecie teraz patrzeć, co się będzie u mnie działo. Ja Wam udostępniam ekran, wszyscy widzicie. Więc widzicie, że ja widzę podsumowanie. Mogę przerwać, tak? Mogę zakończyć grę, ale nie chcę tego robić, ponieważ jeszcze ktoś gra. Więc teraz widzę ranking, tak? Mamy 5., 4., 3., 2. miejsce. No i Iza zajęła 1. miejsce. Gratulacje. Automatycznie, zobaczcie, co się dzieje. Pokazane mi są wyniki. Przegląd wyników, czyli ja mogę sobie zobaczyć, które pytanie było najtrudniejsze, które sprawiło najtrudniejsze, czyli tam, gdzie było najwięcej błędnych odpowiedzi, na przykład pytanie 4, mutant posiadający zwierzęce zmysły, to był oczywiście Wolverine. No wiecie, ja jestem taka maniaczka takich różnych ponadnaturalnych tych zjawisk i w ogóle postaci, w tym, no. Takie też pytanie zadałam. Też było, że dużo osób tu nie widziało, natomiast na przykład 100% ma pytanie 6, czyli że człowiek pająk to Spider-Man, tak? Więc tak naprawdę to od nas zależy, o co chcemy zapytać uczniów i jakie chcemy im tu pytania dać. Czego my chcemy się jako nauczyciele potem dowiedzieć, czym mają problem, czego nie wiedzą, nad czym trzeba poćwiczyć. Ja mogę sobie podejrzeć też pytania, tak? Zobaczyć, ile sekund kto odpowiadał, ile na to pytanie było odpowiedzi poprawnych, ile niepoprawnych. Nowość, jaka się pojawiła, to, że mogę otagować w ogóle te pytania. To jest zupełna nowość, słuchajcie. Tego jeszcze wcześniej nie było. A co mogę zrobić jeszcze? Zobaczcie, mogę załadować te wyniki w formie Excela. I co jest jeszcze fajne? On mi od razu, słuchajcie, procentowo podlicza. Więc ja na przykład jak robiłam w gimnazjum, to ja to robiłam jako interaktywne kartkówki. Czyli zobaczcie, od razu mam pokazane, jaka osoba ile miała procent. Jeżeli mamy skalę procentową, oczywiście w szkole, to jesteśmy w stanie od razu wystawić gdzieś oceny. Więc od razu też platforma zapisuje takie wyniki Excelowe i to się dzieje także, jeśli zadamy na zadanie domowe. Mamy to tak samo, mamy te wyniki. Więc to nam daje takie możliwości, daje nam ta platforma. I teraz chciałabym, abyśmy się trochę z nią zapoznali, co to jest w ogóle za platforma, jak wygląda i w tym celu będziemy powoli, krok po kroku tworzyli konto. Więc wchodzicie na stronę Quizizz.com, słuchajcie, ja się muszę wylogować, żebyście zobaczyli, jak to się robi, wyloguj. Czyli wchodzicie na stronę Quizizz.com, czyli macie to, co ja. Strona Quizizz.com. Jeśli pierwszy raz tworzymy konto, to wchodzimy na sign up, czyli zarejestruj się. W zielonym górnym, znaczy zielony przycisk w prawym górnym rogu. Sign up. Sign up. I macie teraz opcję. Jeżeli macie Gmaila, to klikacie i logujecie się przez Google'a, ale jeśli nie macie, to się normalnie rejestrujecie mailem. Klikacie, rejestruje się mailem i zaznaczacie, że jesteście nauczycielem. Fajnie jest, bo to jest wszystko po polsku. Słuchajcie, tworzycie jakąś nazwę użytkownika. Moja nazwa użytkownika to jest Marta FB, czyli ja robię sobie zawsze imię, pierwszy liter nazwiska i jakąś cyfrę. Tak? Ja mam Marta FB77. Dlaczego jakąś cyfrę? Bo sama Marta FB może już być. A jak dam cyfrę, to jest nieprawdopodobieństwo, że będę mogła we wszystkich innych edukacyjnych rzeczach też to mieć. W związku z tym tu wymyślacie jakąś i musi się zaświecić na zielono. Czyli jak ja na przykład teraz piszę Marta FB77, to na razie mi to akceptuje, bo ja chyba mam, u siebie mam Flobo, Florkiewicz-Borkowska i on mi to akceptuje. Później macie wpisać swojego maila. Podejrzewam, że on już mi napisał, że konto istnieje, tak? Bo wie, że mam. Spróbuję na innym, co mi poda. O, na innym mailu nie ma mnie, więc sobie stworzyłam. I wymyślacie hasło, słuchajcie, przynajmniej 6 znaków. I też musi być na zielono. I jak to zrobicie, to naciskacie na dole na taki przycisk kontynuuj. Kontynuuj. A, utworzę sobie konto. Utworzę sobie nowe konto. Pojawi się hasło, gdzie uczysz. Szkoła czy uniwersytet. Więc ja robię szkoła. Szukacie Polski. Fajnie dać, wiecie, bo to są ludzie, to jest nauczyciele też z całego świata i fajnie mieć zarejestrowaną tu szkołę też. Polska. Wprowadzacie kod szkoły. Ja wprowadzam miejscowości kod, znaczy się. I mam tutaj Szkoła Podstawowa imieniem Karola Miarki. I sobie ją wyszukuję. Jeśli jej nie macie, to robicie stwórz to i wpisujecie po prostu. Województwo, miasto i nazwę instytucji. Ja nie musiałam, bo moja już jest. No muszę jeszcze raz. Polska. Dajcie mi znać, czy wszystko jest jasne, bo jak nie, to będę powtarzać. Ale wszystko jest... Szukam po kodzie, jest i robię zarejestruj się. W momencie, kiedy nacisnęłam zarejestruj się, jestem. I macie taką informację, twój e-mail nie jest zweryfikowany. Kliknij tutaj, aby zweryfikować. Można to zrobić natychmiast, a można to zrobić później. Ja naciskam teraz i mam informację, że na ten mój mail został wysłany link weryfikacyjny, co oznacza, że muszę na mailu nacisnąć, aktywować ten link, tak, żeby tak jakby zakończyć w pełni rejestrację. Więc czekam na informacje od Was, czy wszystko idzie dobrze, czy też są jakieś problemy. Jeśli coś jest nie tak, piszcie, będziemy działać. Chciałabym, żebyście wszyscy utworzyli sobie konto właśnie na tym. Jeżeli komuś już się udało, to spróbujcie najpierw szukać. Po hasłach jakieś quizy. Na przykład, nie wiem, co Wy możecie mieć. Na przykład ortografia. Wpisujecie i on będzie Wam szukał różnych quizów dotyczących ortografii. Zobaczcie, jeżeli ja najeżdżam na jakiś quiz, to tu z boku pojawiają mi się pytania, jakie są. I mogę sobie zobaczyć, tak? Czy są dobre, czy nie ma błędu. Zachęcam, żeby sprawdzać, czy nie ma błędu. Jak sprawdzę wszystkie, że nie mają błędu, mogę też to po prostu kliknąć i sprawdzić w ten sposób. Zobaczcie, jak kliknę w wybrany quiz i nacisnę na oko pokaż, to też mi pokaże, jakie odpowiedzi są poprawne. Słuchajcie, to też warto sprawdzać, żeby wiedzieć, czy ten ktoś, kto robił, to po prostu nie machnął się gdzieś, nie zrobił błędu. Więc mam góral, kuzyn, Józek, źródło widzę, skóra, jaskółka, kukułka, cukierek, gupik, żuk. Tylko widzicie, co tu jest? Tu jest zła litera, jest ku podany. Aha, dobra, to jest pytanie, dobra, to jest pytanie, question, widzicie? Brakuje całego początku, jest tylko literka k. Jeży, rzeka, więc trzeba przeanalizować drzwi, brzeg żółka przez kropką, dach, heniek, tchórz, schabowy, mucha. Więc widzicie, fajne dla dzieci. I patrzcie, ja sobie myślę tak, fajny jest ten quiz, chcę go mieć u siebie, robię duplikat. Patrzcie, obok mam duplikat. Ten duplikat dodał się do moje quizy. Po lewej stronie tutaj mamy moje quizy. Klikam i mam duplikat. Chciałabym, abyście teraz znaleźli sobie w tym szukaj jakiś quiz. Tu szukaj. Piszcie, jak pisam ortografia. Możecie bardziej zawęzić. I znalazły jakiś fajny quiz, który Wam odpowiada i go zduplikowały i sprawdziły, czy macie u siebie. Bo w ten sposób gromadzicie u siebie w bazie quizy od innych, które możecie od razu wykorzystać. Tak? W związku z tym spróbujcie. Jak są jakieś pytania, to mówcie. Jak to zrobicie, macie u siebie. Ktoś, jak chcecie, możecie 2 dodać, kto jest szybki. Albo 1, jak chcecie, to mi dajcie po prostu informację, że to jest zrobione, że to jest ok. W ten sposób wyszukujemy quizów na tematy. Na przykład matę mogę zrobić dodawanie. Dodawanie do 20 na przykład. No i patrzcie, ile mam. I też mogę sobie sprawdzić, co tu jest, czy wszystko się zgadza. Jak chcę sprawdzić, przypominam jeszcze raz. Klikam w ten quiz i zaznaczam oko, żeby zobaczyć, czy są tu prawidłowe odpowiedzi. Jeżeli wszystko jest jasne, wszystko jest tak, jak powinno być, robię duplikat. Robię duplikat i sprawdzam, czy mi się duplikaty zrobiły tutaj. Duplikat zawsze jest oznaczony obok taką znaczką takich 2 kopii. To oznacza, że stworzyliśmy duplikat. Dajcie znać, jak tam. Czy udało się stworzyć? Czy jest to dla Was ok? Czy tam się dobrze orientujecie na tej stronie? Czy wszystko wynajdujecie? Czy macie już duplikowane 1 albo 2 quizy, co tam chcecie? Wiecie, że macie też kategorie, możecie też szukać po kategoriach, na przykład różne sposoby. Jeszcze raz, żeby zrobić duplikat. Oczywiście, że mogę Ci pokazać. Wpisuję, teraz wpiszę na przykład zwierzęta. Wyszukałam zwierzęta. Powiedzmy, że biorę jakieś, to trzeba też sprawdzić, czy to jest w ogóle po polsku. Może, dobra, biorę jakieś zwierzę. Co to za zwierzę? Dobra, klikam w to. Okiem sprawdzam, czy powiedzmy to są wszystkie te same odpowiedzi. Dobra, nawet nie wiem, czy to będą te same, nieważne. Po prawej stronie masz duplikat, drukuj, udostępnij. Ja chcę zrobić duplikat więc klikam na duplikat, on się robi i w moich quizach pospinam to mieć. Zwierzęta jest. Teraz zobaczcie, co tu mamy w tym. Jak klikniecie w moje quizy, to zobaczcie, co możecie zrobić. Możecie dodać do jakiejś kolekcji, tak? Jak klikniecie na dodaj, przyznam się szczerze, że ja nie mam żadnych akurat kolekcji. No to możecie stworzyć sobie kolekcję, no nie wiem, to już Wam zostawiam. Na przykład, nie wiem, właśnie zagadnienia matematyczne, zagadnienia przyrodnicze, coś takiego. Możecie tak robić, no. Obok jest utwórz kolekcję i na przykład robię sobie właśnie edukacja matematyczna. Edukacja matematyczna, tak? I Wy też decydujecie, czy to ma być publiczne, czy prywatne. Ale słuchajcie, platforma Quizizz funkcjonuje na zasadzie dzielenia się. Dzielimy się po prostu z innymi. Czyli jeżeli od kogoś skopiowaliśmy albo korzystamy od innych, to fajnie, jeżeli coś stworzymy i coś mamy, żeby robić to publicznie. Jasne, że jeśli mamy jakiś margines takich swoich, których nie chcemy upubliczniać, możemy mieć prywatne, ale ja zachęcam do tego, żeby jednak uczyć się tej kultury dzielenia, żeby się dzielić z innymi, ponieważ to powoduje, że możemy remiksować, kopiować, nie musi każdy tworzyć tych samych po prostu rzeczy. Więc ja zostawiam publiczną i robię tworzenie kolekcji. I zobaczcie, że w tym momencie, jak zrobię tu, gdzie mam dodawanie i odejmowanie dodaj, to on mi podpowiada te kolekcje. Ja sobie nacisnę edukacja matematyczna. Quiz został dodany i mam gotowe. Po lewej stronie, jak kliknę w kolekcję, to mam edukacja matematyczna. Jak kliknę, to widzę, że mam tu. To porządkuję. Jak ja zaczynałam pracować w Quizizzie, to on był, wiecie, bardzo, bardzo ograniczony jeszcze w porównaniu do tego, co teraz jest. I to od razu nie było takich różnych rzeczy. Więc powiem Wam, że warto może tworzyć takie kolekcje, żeby już mieć to jakoś uporządkowane, bo potem będziecie mieć, tak jak ja, moje quizy. Aha, dobra, wylogowałam się z tamtego, tak? Wylogowałam się z tamtego. Chyba się wylogowałam, dobra. Nie szkodzi, ale w innych quizach mam tak, że mam po prostu 5000 różnych moich. Zastanawiam się, dlaczego ja tu jestem, słuchajcie, Miss Flobo, a tu jestem Marta FB7 i tu mam te same. Zastanawiam się, co się stało z moimi poprzednimi quizami. Zobacz profil. O, jest, dobra, dobra, popatrzcie. Pokazuję już Wam, ile ja mam swoich. Patrzcie. Tyle mam swoich na tamtym moim koncie. I teraz fajnie by było, jakbym sobie to właśnie chociażby jakieś tam klasy pierwsze, klasy drugie podawała do kolekcji. I tak jak już mam tyle, to już ciężko mi teraz to będzie pracować nad tym i przesuwać, tak? A tak to mam. Więc spróbujcie sobie utworzyć jakąś tam kolekcję i dodać jedną rzecz do kolekcji. Spróbujcie tak zrobić. Spróbujcie tak zrobić. Żeby dodać do kolekcji. Kolekcję tworzycie tu po prawej stronie, utwórz kolekcję. Jak klikniecie w moje quizy, czy też jak po lewej stronie wejdziecie w kolekcję, to też możecie utworzyć stąd kolekcję. Są różne sposoby, więc co Wam jest prostsze? Moje quizy, albo tutaj z lewej strony kolekcje i tyle. Więc twórzcie sobie jakąś kolekcję i po prostu dodajcie do kolekcji jeden ze swoich znalezionych quizów. Jako taki trening. I dajcie znać, czy się udało to zrobić. To powiem, jak usunąć niechciany quiz. To żebyście jeszcze wiedziały, jak usunąć, bo czasem sobie ich tam nagromadzimy, tak jak na przykład teraz robimy, gromadzimy sobie te quizy. Super, Lucynka, dziękuję Ci za informację, że już masz. I teraz, jeżeli klikamy w moje quizy i na przykład ja dodałam te zwierzęta i słuchajcie, ja te zwierzęta dodałam szybko, to znaczy chciałam tu pokazać właśnie Izie, jak robić duplikat, więc nie przeczytałam, czy tam są poprawne odpowiedzi, czy nie. I w sumie te zwierzęta mi się na nic nie przydadzą, w związku z tym chcę to usunąć. No to z tego punktu, zobaczcie, nie mam tu nigdzie żadnego znaczka usuń. Nie mam. Więc muszę po prostu kliknąć lewym przyciskiem w ten quiz i zobaczcie, że u góry po prawej stronie, tu Wam pokazuję, mam, że mogę edytować ten quiz, mogę go wydrukować, mogę usunąć i udostępnić dalej. No i ja zrobię usuń i on się usunie i już go nie ma. W taki prosty sposób to się robi. Zobaczcie, że my mamy możliwość edytowania skopiowanego quizu. Zobaczcie, jakie to jest wygodne, tak? Czyli na przykład chcemy usunąć parę odpowiedzi. Możemy to zrobić, tak? Możemy nacisnąć edytuj i możemy się po prostu pozbyć tego, czego nie chcemy, tak? Dobra, tu nie potrzebuję tego. I usuwamy koszem, czego nie chcemy. Jeśli chcemy zrobić zmianę, to robimy. Jeśli nic nie chcemy robić, to robimy wyjście po prostu. To takie trochę dziwne tłumaczenie polskie, słuchajcie, zobaczcie. Tłumaczenie polskie jest wykończyć quiz, to znaczy save. Nie wiem, dlaczego ktoś tak przetłumaczył wykończyć, może to jest Google tłumacz, nie mam pojęcia, ale w ten sposób to funkcjonuje. Więc zobaczcie, jak fajne tu mamy możliwości, jak dużo jest tych możliwości. I jak naciśnimy na ten quiz, który chcemy, to żeby zagrać live'a, na razie, słuchajcie, na razie cały czas jesteśmy w obrębie quizów stworzonych przez kogoś. Na razie nic nie robimy sami, korzystamy po prostu z tego, że inni się dzielą. To ja mogę takie dodawanie i odejmowanie zagrać na żywo na lekcji z uczniami, tak? Czyli naciskam wtedy w ten quiz play live tu, czyli to zrobimy, wtedy się dzieje to, co Wy przed chwilą doświadczyłyście. Gramy na żywca. Ale mogę też ten duplikowany quiz, stworzony przez kogoś innego, zrobić jako zadanie domowe. Czyli naciskam na zadanie domowe i zobaczcie, uczniowie muszą uzupełnić ten Quizizz. Do kiedy? Więc ja zaznaczam, że na przykład do 9 właśnie maja, powiedzmy do godziny właśnie 6:00 PM, to jest ważne, nie? To jest z angielskiego. AM przed południem, PM po południu, bo tu nie ma tej 18, tak? I on mi pokazuje, ile czasu jeszcze do tego mają. Mogę, zobaczcie, mogę tutaj w ogóle pozmieniać ustawienia, co Wam mówiłam. Słuchajcie, nie czytajcie tych głównych nagłówków, bo znowu nie wiem, jakim to jest to tłumaczenie. Pierwsze chodzi o to, że mieszam kolejność pytań dla uczniów, czyli że ta kolejność się zmienia, za każdym razem jest inna. Fajnie to mieć zaznaczone, ale mogę to wyłączyć, tak? Ale fajnie mieć zaznaczone. Mogę też pomieszać odpowiedzi dla każdego pytania. Co to oznacza? To oznacza, że jak siedzimy z uczniami i ci uczniowie siedzą nawet obok siebie, to jak mają zaznaczone pomieszanie kolejności pytań i pomieszanie odpowiedzi, to nie ma takiej opcji, mam to sprawdzonej możliwości, żeby akurat tym osobom obok siebie trafiły się w tym samym czasie te same. No po prostu nie ma. Oni myślą, że mają to samo i czasem zaglądają i się sugerują, zanim się skapną, że jednak inne, natomiast nie. Pokaż odpowiedzi. Tu mogę zdecydować, czy po każdej odpowiedzi, czy po pytaniach mają być pokazane odpowiedzi. To też od nas zależy. Czy chcemy, żeby uczniowie mogli sobie sprawdzić, co tam źle zrobili, czy też co dobrze. I pokaż podsumowanie testu. Czy uczniowie na koniec gry mogą zobaczyć wszystkie pytania? To też możecie włączyć, możecie wyłączyć, jak chcecie. I same ustawienia gry. Czy chcecie, aby był ranking? Czyli, że tak jak grałyście, widziałyście, że kto był pierwszy, kto był drugi. Niekoniecznie zawsze to chcemy, więc można wyłączyć. Czy chcemy, żeby za dodatkowe punkty, żeby były dodatkowe punkty za czas, czyli za szybkość? W zadaniu domowym nie zależy nam na tym, tak? Na lekcji czasem też nie, więc mamy możliwość tego wyłączenia. Ale jak chcemy podnieść trochę energii, atmosferę, możemy włączyć. Od nas zależy, czy mają być pokazywane memy. Możemy je wyłączyć. Ale słuchajcie, memy możemy też zrobić sami w tym programie i to też zobaczycie. I czy odtwórz muzyczkę. Czy jeśli komuś ta muzyczka przeszkadza, słuchajcie, można ją wyłączyć. I tak wygląda, jeśli chcemy zadanie domowe. Jak wszystko zaznaczymy, jak chcemy, naciskamy kontynuuj. Ja Wam to pokażę. I teraz pojawia się informacja, co mamy podać uczniom. Czyli, że mamy podać stronę, na którą mamy wejść i kod gry. I to im podajemy na przykład zaraz na lekcji, żeby zapisali w zeszycie. Możemy zrobić zrzut ekranu, wyciąć i gdzieś tam im udostępnić, wysłać, nie wiem, w dzienniku elektronicznym. Można też rodzicom, żeby rodzice jak najbardziej o tym wiedzieli. Można mieć wcześniej na kartkach już na przykład drukowane, już nie wiem, mogą sobie przypiąć do zeszytu. No już z pewnością każda z Was będzie znajdzie swój pomysł i swoją inspirację na to, co zrobić. Więc chciałabym, żebyście teraz spróbowały któryś z tych na razie skopiowanych quizów udostępnić je jako zadanie domowe. Ja tu jestem, żeby Wam znowu mówić krok po kroku. Ja to teraz zakończę, bo ja nie chcę, żeby to było. I jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeżeli chcecie ten quiz dać jako zadanie domowe, klikacie w niego i wybieracie opcję zadanie domowe. Zaznaczacie teraz odpowiednie ustawienia, plus do kiedy ma być w ogóle ten quiz otwarty. To zaznaczacie. Jak to wybierzecie, naciskacie kontynuuj. Możecie sobie to później w domu przetestować albo dać rodzinie. Daria, ale Ty nam teraz dałaś do join Quizizz. A jeszcze zawsze trzeba podać kod. Chcesz, Daria, żebyśmy zagrali w Twoje, tak? Teraz wszyscy. Czy później zrobili jako zadanie domowe? O, niektórzy dają kod swój. Okej, dobra. Możecie też to sobie zostawić i zadać, słuchajcie, członkom rodziny. Możemy teraz przez chwilę to zrobić. Słuchajcie, za chwileczkę zrobimy sobie taką przerwę, bo przed nami jeszcze potem dalsza część, więc spokojnie, ale wydaje mi się, że już wiecie, że przydałoby się właśnie jakaś przerwa. Jesteście za tym? W tym czasie możecie spróbować zrobić właśnie takie zadanie domowe. Możecie też tu wrzucać. Ja tu będę. Ja pójdę sobie zrobić też herbatę, pójdę też skorzystam z toalety, słuchajcie, ale spróbuję też odpowiedzieć Wam tu na te zadania domowe, te osoby, co dają, żebyście po prostu działali. Więc jest 18:46, słuchajcie, do 19:00, prawda? Widzimy się z powrotem tutaj o 19:00. Kto ma ochotę, może tam siedzieć, duplikować, robić zadanie domowe, słuchajcie, widzimy się o 19:00, a ja tutaj spróbuję rozwiązać parę quizów przez ten czas, co jestem, żeby Marta i Daria, żeby widziały, jak to jest. Czyli słuchajcie, widzimy się o 19:00. O 19:00. Boże, ja się zastanawiam, co Wy tutaj za quizy dałyście. Słuchajcie, ja już powoli jestem. Gram tutaj w czyjąś matematykę, ale kurczę, tyle tych pytań tutaj jest, ale chciałabym, żebyście widzieli wyniki u siebie, więc tak sobie możemy wybrać, żeby każdy zagrał w kogoś. Bo widzę, że tu udostępniacie. Bo za chwilę będziemy tworzyć wspólnie swoje. Ja tu gram. Te osoby, ja gram tutaj w matematyczny, więc chyba wiecie, kto zrobił matematyczny i udostępnił. Można sobie podejrzeć. Zaraz pokazuję, gdzie podglądacie. Popatrzcie. Podglądacie w raportach. Raporty. I tu będziecie widziały, ja teraz nie mam nic, ale w raportach będą się Wam pojawiały raporty. Pokażę Wam tutaj na tym moim innym koncie. Ja się muszę tu... Więc nie mogę jak pokazać, bo jak się jestem na tej samej przeglądarce zalogowana, to tak mam. Gram dalej w tym. Ale nasza przerwa jeszcze trwa, jeszcze minutka jest, jakby ktoś miał potrzebę. OK, wszystkich mamy. Słuchajcie, nie wiem, czy uda mi się we wszystkich zagrać, bo Wy też możecie zagrać innych, żeby zobaczyć. Ja gram na razie cały czas w te matematyki. Dajcie znać, czy już przyszliście. Jeszcze mam 4. Jesteście. OK, super. 12 minut za 10. Za chwilę skończę ten quiz od osoby, która zrobiła quiz matematyczny i może sobie zaraz będzie mogła zobaczyć, jak to w rankingu właśnie wygląda. Mam jeszcze 2 pytania. Tak jest. Ja już zrobiłam to zadanie domowe, słuchajcie. Mogę podejrzeć swoje informacje. Zobaczcie, jak skończyłam, podglądam swoje informacje. Ten, kto zrobił, to też, że jestem pierwsza. Tak, ile punktów zdobyłam, że wszystkie już wzięłam, także tak to wygląda. Powoli wszyscy widzę, że się tutaj zameldowaliście. Świetnie. OK, no dobra. Czyli jesteście, słuchajcie, przypominając, jesteśmy na etapie platformy Quizizz, w której, słuchajcie, stworzyliśmy konto i skopiowaliśmy, zduplikowaliśmy pierwszy znaleziony quiz, który stwierdziliśmy, że nam odpowiada. Również dodaliśmy ten quiz do kolekcji naszej. No i poznaliśmy, jak się zadaje quiz na zadanie domowe. Tak? Jakie są opcje, jakie mamy możliwości ustawień, co możemy zrobić. Udostępnialiśmy sobie też tutaj kody do naszych zadań domowych i kto spróbował zagrać w kogoś? No, kto spróbował zagrać w kogoś? Pochwalcie się, czy zagraliście. Ja zagrałam w matematyczny, już nie pamiętam, czyj to był quiz. Ale zagrałam. Czy komuś też jeszcze się udało zagrać w kogoś? Magdy quiz, bo teraz wstawiłam Magdy Sobocińskiej, niestety już jest nieaktualny. Musiałaś jakąś godzinę chyba źle wpisać albo datę, ale mi już pokazuje, że jest niestety nieaktualny. Więc jak twój będzie ktoś chciał zagrać, to niestety nie zagra. Czy komuś z Was udało się zagrać i macie jakieś tutaj swoje doświadczenia? Zagraliście w czyjś quiz? Bo ja tak jak mówię, zagrałam w matematyczny, ten pierwszy chyba. W Darii, nie, w Marty chyba, już nawet nie kojarzę, chyba w Marty zagrałam. Więc jak widzicie, każdy to robi w swoim tempie, jak odpowie, pojawia się następna, tak, może pomyśleć, może zobaczyć i w moje raporty możecie widzieć stworzone przez innych, znaczy się raport z tego, jak inni zagrali Wasz quiz. O, może tak. Więc te osoby, które, zobaczcie, których quiz ktoś zagrał, ja się wyloguję teraz z tego mojego profilu, słuchajcie, wyloguję się z tego profilu i zaloguję się na mój stary profil, wyloguj. Mam nadzieję, że teraz mnie nie pomyli, poczekajcie, żeby Wam pokazać, jak wyglądają raporty. Tak, ja jestem teraz u siebie, zobaczcie, mam tu raporty. Ostatnio puszczałam bajki i filmy, w co wygraliście. Klikam w ten raport i zobaczcie, co widzę. 8 pytań, było 13 graczy, 73% dokładności. Widzę, jacy gracze byli, tak? Widzę co? Patrzcie, jest też opcja wyślij do rodzica. Mogę rodzica poinformować, tak? W związku z tym mogę podejrzeć pytania. Kto jak odpowiedział na jakie pytanie, tak? Jaki procent odpowiedzi było poprawnych, jaki nie. Mogę zrobić przegląd, czyli to cały przegląd, tak? Które pytanie najłatwiejsze, które najtrudniejsze. Mogę pobrać, mogę wydrukować też te wyniki, czy też mogę po prostu usunąć. Takie możliwości dają mi raporty. I zobaczcie, ile ja mam tych raportów. Aż tyle stron, tak? Wszystko. Jeżeli była gra live, to jest oznaczona live. Jeżeli była zadania jako homework, zobaczcie, to jest zaznaczone w ten sposób. Perfekt czas przeszły, zobaczcie. Tu mi parę osób brało udział w tym, tak, mogę sobie zobaczyć, jak odpowiadali, więc cały czas to mam, cały czas to jest, tak, wejdę sobie na trzecią stronę, mam homework też, no in Berlin, odmiana czasownika haben i tak dalej, powtórka przed testem jest też, 23 osoby grały, bo osoby mogą powtarzać, więc to wszystko macie w raportach. No to teraz przyszedł czas na to, abyśmy dali, to ja umieszczam po każdym narzędziu tego mema właśnie, że damy radę, żeby stworzyć, słuchajcie, żeby stworzyć swój nowy quiz, ok? Jesteście gotowe na to, żeby stworzyć quiz? Muszę usłyszeć, że tam jesteście, słuchajcie. Co ciekawego, powiedzcie, co ciekawego tam jeszcze się dzieje u Was w domu? Spróbuję, na pewno się uda. Trzeba, jak ktoś nie próbuje, to nie wie. Dzieci wróciły, to trochę więcej zamieszania. Dobra. pachnie bez. Wiecie co, ja też tak mam, chodzę na spacery i po prostu czuję bez. Jakoś w tym roku powiem Wam, że czuję go bardziej niż dotychczas. Nie wiem, czy tak jakoś mi się węch wyczulił, czy co, ale jakoś powiem Wam, że w tym roku wyjątkowo po prostu czuję to wszystko bardziej. No dobra, no to słuchajcie, syn robi kolację, fajnie. A jesteście, powiedzcie mi, a jesteście na głośno mówiącym, czy macie tak jak ja słuchawki? Czy wszyscy słyszą, co się dzieje? Co wy robicie ciekawego? No fajnie by tak było, nie? Jakbyśmy mogli sobie podawać tutaj te jedzenie. Fajne by to było. Słuchawki wszyscy słyszą. Okej, Boże drogie, ja tutaj takie rzeczy opowiadam. Dobra, może ktoś też jeszcze się w domu nauczy. Tylko odsypia, okej. Głośniki. Dobra, pozdrawiam Wasze rodziny wszystkie. Pozdrawiam tych, co słyszą, pozdrawiam Wasze rodziny. Mam nadzieję, że nie są źli, że tyle czasu jeszcze, nie dość, że byłyście w pracy, to jeszcze w domu przychodzą i słuchają. Ale słuchajcie, będzie śmiechu, jak będziemy robić swojego mema, także ja jeszcze tym razem przygotowałam coś fajnego, więc myślę, że to będzie zabawa, ale mema to zrobimy w następnej kolejności, jak utworzymy swój pierwszy quiz. Więc słuchajcie, nasz pierwszy quiz będzie składał się, słuchajcie, z podstawowych takich jakichś prostych 5 pytań. Żeby nie było za długo, bo każde pytanie tworzy się tak samo, ale chciałabym, żebyśmy wspólnie przeszły przez pierwszy quiz i spróbowały zagrać po prostu w czyjś. 5 pytań to jest bardzo szybko, więc nie będziemy musiały, wiecie, długo rozwiązywać, żeby się skończył i będziemy mogły się wymienić po prostu tymi quizami, a Wy zobaczyć też, jak to u siebie będziecie widzieć, jak my będziemy grać. Więc po kolei sobie ustalimy potem, wiecie, kolejność, na przykład Agnieszka będzie pierwsza, albo Arleta na przykład, czy też Magda, kolejność, żeby zagrać, żeby każda z Was na teraz przeżyła to na sobie, że potem nie było, wiecie, takiego dystansu, jakbyśmy to chcieli na przykład na lekcji wykorzystać. W sali komputerowej czy gdzieś, na przykład z urządzeniami mobilnymi. No dobra, to ja przechodzę na udostępnianie ekranu i najpierw pokazuję Wam, tak? Ja zobaczycie u mnie na ekranie i to utworzę tylko 2 pytania, a później utworzymy wspólnie jeszcze raz te po 5, dobra? Oczywiście nie musicie tworzyć tych samych pytań co ja, absolutnie. Jak macie swoją wenę, to twórzcie w swojej wenie. Więc ja się przełączam, słuchajcie, na mój Quizizz. Zobaczcie, jestem, sprawdzam, czy widzicie. Widzicie mój ekran, dobra. Więc jesteśmy na swoim koncie. Jesteśmy na swoim koncie, jesteśmy zalogowani, zobaczcie, tutaj nas zawsze widać i tak dalej. W związku z tym pierwsze, co mamy stworzyć, to chcemy stworzyć nowy quiz. I pamiętacie z poprzednich, mamy zawsze create. Create to coś twórz. W związku z tym naciskam tu na plusik. I co nam się pokazuje? Wpisz nazwę quizu, tak? No to ja robię webinar Zaprogramuj przyszłość, tak? Język polski, tak? Nawet podpowiada. Tu jest coś, powiem Wam szczerze, że tu jest coś z tą nowością, z tymi standardami związanymi. Ja tego jeszcze powiem Wam, że to jest nowość, więc ja na razie jeszcze tego nie zaznaczam. I możecie popatrz, można dodać obrazek do quizu. Zobaczę, czy ja mam jakiś obrazek. O, mam jakiś obrazek. Niech to będzie obrazek. Mogę dodać, ale nie trzeba. Jak stwierdzacie, że nie trzeba, to usuwacie po prostu koszem. Jest bardzo proste, ale powiedzmy, że ja dodam. I robicie zapisz. Słuchajcie, to się zawsze zapisze jako szkic. Jeżeli by wyszło, że musicie teraz w tej chwili wyjść, zakończyć, wyłączyć i tak dalej, ok, super, to się zapisze jako szkic. Będziecie mogły to w każdej chwili edytować. I teraz mamy coś takiego. Nas interesuje, zobaczcie. Na razie tworzymy od podstaw. Później będziemy tworzyć znowu wspólnie. Bardzo fajna ta strona, super, cieszę się. Później zrobimy remix innych, ale to później. To będziecie już miały, tak, jak można skopiowanego grać i w ogóle tworzyć, edytować, jak można swój od początku tworzyć, a później zrobimy, jak można w ogóle stworzyć remix z różnych innych. Ale wiecie, nie wszystko naraz, po kolei. Więc robimy utwórz nowe pytanie. Nie? Utwórz nowe pytanie. I teraz mamy u góry po prawej stronie jeden poprawny, wiele poprawnych. I słuchajcie, to jest bardzo ważne, bo to też uczniom trzeba na przykład powiedzieć. Słuchajcie, w każdym pytaniu jest jedna możliwa odpowiedź. Albo słuchajcie, w niektórych pytaniach jest jedna, ale w niektórych jest kilka. Albo słuchajcie, we wszystkich jest kilka. Więc na razie robimy, że jest jeden poprawny. I teraz tak, możecie tu napisać swoje pytanie, ale możecie też dodać obraz. Zobaczcie. I obraz możemy dodać z komputera, jak mamy, albo z linku. I teraz jak brać z linku, to też Wam powiem przy tym pięciopytaniowym, co będziemy robić, żeby teraz nie mieszać. Na razie te dwa, sam tekst. Tak, że ani nie robimy obrazu, ani nie robimy linku, tylko sam tekst. Czyli ja na przykład powiem, że jakie narzędzie poznaliśmy dzisiaj jako pierwsze? Znak zapytania. Widzicie tu od razu podgląd. No i ja tutaj dam tak. Polli, nie wiem, Quizizz, co jeszcze było? Pollanki. I teraz tak. Nie muszą być wcale cztery odpowiedzi. Możecie usunąć. I mogą być tylko trzy. Żeby nie było, że się spinamy, żeby były cztery. Mogą być tylko dwie. Dwie wręcz muszą być. Natomiast ta reszta, jak chcemy. Może być, popatrzcie, 5 maksymalnie. Więc to też jest dla Was istotna informacja. Natomiast robimy tyle, ile mamy tutaj. W związku z tym ja jeszcze miałam więcej. Mentimeter. I kto pamięta, które narzędzie poznaliśmy pierwsze? Nie chcę tego. Przepraszam Was, przeszłam gdzieś. Otagowałam to standardem, ale z tego nie musimy robić. Cancel. Mentimeter, tak jest. W związku z tym, popatrzcie, zaznaczamy na zielono. Na dole ile sekund na odpowiedź. I teraz tutaj jest to, co nam wyszło na samym początku, słuchajcie. Czyli czy to wystarczy, czy co. Teraz im młodsze dzieci, tym bardziej muszą przecież czytać, tym bardziej im zajmie, więc fajnie zagrać w domu. Słuchajcie, ja pamiętam, że jak ja pierwszy raz poznałam ten Quizizz, to ja na wszystkich urządzeniach, plus rodzina też musiała grać, bo ja chciałam zobaczyć, obadać, jak to działa, jak to funkcjonuje i tak dalej. Później się okazało, że to się nie spodobało. Zobaczcie, że nawet mamy 15 minut, 5 minut, bo tutaj ludzie też robią na przykład zadania matematyczne. Takie, wiecie, skomplikowane, gdzie potrzeba więcej czasu, żeby podać wynik. Więc ja, powiedzmy, zostawiam te 30 sekund. Tak? Jak wszyscy odpowiedzą szybciej, to i tak się przechodzi. Ale nie warto dawać za dużo, jeśli oni się mają rozgadać, robić coś innego, albo ktoś ma specjalnie przeciągać. Więc to jest kwestia też zawsze do zmian. No i teraz robimy zapisać. I tak to wygląda. I teraz plusem drugie robię to samo. Na przykład, które narzędzie umożliwia nam na przykład, nie wiem, dodawanie obrazków do quizu, tak? No i teraz tu mamy właśnie na przykład Quizizz, Mentimeter, albo nie, Pollanki i Polli. Ja chcę tutaj dać tylko 3. Usuń. Które było, kto pamięta, w którym możemy dodać tylko i wyłącznie zdjęcia? Pollanki można było? Polli można było? Czy w Quizizzie tylko? Jaka jest Wasza odpowiedź? Tylko Quizizz. Tak jest, Daria aktywna. Zaznaczamy Quizizz. No i robimy, słuchajcie, zapisać. I patrzcie, mamy dwa. I ja na tym naciskamy wykończyć quiz, słuchajcie, to jest ważne. Nie wyjście, bo wtedy zapisze się szkic, tylko musimy ten quiz wykończyć. Powinno być zakończyć, tak? Ale robimy wykończyć O co nas on prosi? Zakres, poziom nauczania, tak? Czyli macie tu od przedszkola do aż uniwersytetu, widzicie. Więc zaznaczamy, ja zaznaczę gdzieś tutaj, bo tak, uniwersytet, bo to dla nas dorosłych. I możecie wybrać jeszcze zakres, dziedziny, obszary tematyczne, jakich to dotyczy, tak? Czyli na przykład ja tu co tu mogę wybrać? Tutaj bym musiała wybrać jakieś nowoczesne technologie albo informatykę, o, komputer damy, nie? I teraz on tutaj mi zadaje dodatkowe, możemy wybrać, a nie musimy. I zapisuję. Aha, prosi mnie jednak, żebym wybrała. No to możemy zawsze zaznaczyć ODER. Dla osób, które nie wiedzą, ODER to inny. Ale ja tu dam aplikację. Zaznacz szczegóły. I już patrzcie, mamy utworzony. Od razu tutaj możecie dodać do kolekcji. Tak? Ja mam, widzicie, klasa pierwsza, moje ulubione, anuluję, ale od razu możecie dodać. Wtedy sobie zapewniacie takie uporządkowanie od razu. Jesteście fajnie zorganizowane, nie będziecie mieć tak jak ja, wszystkiego w jednym. Ja powoli też zaczynam to porządkować, ale tak to jest, jak się nie robi tego na bieżąco, a kiedyś na początku tego nie było. I mogę teraz zrobić play live albo dać jako zadanie domowe. No to teraz, słuchajcie, lecimy i robimy tak. 3 pytania mają być tekstowe, 4. będzie, słuchajcie, z obrazkiem. Ja Wam pokażę obrazek z komputera, a 5. będzie obrazek po linku. OK? Czyli nawet jak tu będziecie szybsze, to te 3 robicie właśnie pytanie jakieś tekstowe, albo nie wiem, luka brakująca, czy coś takiego. To już od Was zależy. I na 4. czekacie ze mną. Czyli zobaczcie, ja już w moich quizach mam utworzony ten webinar. Czy możemy zacząć działać, słuchajcie dziewczyny? Czyli znowu create a new quiz, utwórz nowy quiz. Ja tutaj się patrzę na czat. Cały czas się patrzę. Jak coś jest problem, to mówcie. Wpisujecie nazwę quizu. Webinarium. Możecie dodać obraz, nie musicie. Język polski. Zapisz. Utwórz nowe pytanie. 3 pierwsze miały być tekstowe. No dobra, ja teraz zrobię może... zrobię gramatykę tym razem. RZ3 i usuwam ostatnie. Zmieniam na 20 sekund, bo uważam, że to jest szybkie. Robię zapisać i dodaję kolejny. Też zmienię na 10 sekund. Każde pytanie może mieć inną. Już mam 2. Dobra, ja już mam 3. Czekam od Was, to też zrobię 20. Czekam na Was, aż też będziecie w sytuacji, że dojdziecie do 3. Żebyście zobaczyły 4, jak będzie z obrazkiem. Czekam na informacje na aż wszyscy mi napiszecie, te osoby, które z nami współtworzą tutaj, że macie utworzone. Czekam na info. Jak są jakieś pytania, to też oczywiście piszcie, słuchajcie. Mamy mieć 3, jesteśmy przed 4. Jak tam? Myślicie nad tym, co to ma być? Czekam na Was cierpliwie. Czekam na Was cierpliwie. Link ma być podpowiedzią do pytania. Nie rozumiem, a do czego teraz to Arletka, do czego się pytasz? Mieliśmy na początek zrobić trzy pytania, które są w formie pisanej. Gdzie Ci chodzi teraz o link? Dodawanie linku do pytania. Ja mówiłam o linku, jak klikniemy w obraz, ale to dopiero zaraz będziemy wspólnie robić, Arleta, wiesz? Tak, w miejsce pytania, zamiast na przykład pytania, dodajesz link do obrazu, który ma się pokazać. Zaraz będziemy robić, bo chcę mieć pewność, że wszyscy jesteśmy już mamy trzecie i przejdziemy do czwartego, słuchajcie. Chcę mieć pewność, teraz będziemy robić. Chcę mieć tylko, słuchajcie, pewność. Pytania pisane już mam, ok, to już jest Daria, już jest chyba Arleta też. To jak, zameldujcie się. Te osoby, które z nami uczestniczą. Ewa też już jest, Agnieszka też. Okej, no to dobra. To widzicie mój ekran, patrzycie. Plus. Chcemy teraz, żeby zamiast pytania był obraz. Bo na przykład dzieci mają powiedzieć, quiz ma polegać na tym, że są same obrazki i dzieci mają wybrać, co to jest na przykład, nie? Co widzą na obrazku. Więc mamy tutaj dwie możliwości. Dajemy obraz od siebie, czyli patrzcie, jak klikam na obraz, to mogę od siebie wysłać. Pokażę Wam najpierw, jak jest z komputera. I czwarte będzie z komputera. Patrzcie, naciskam i szukam. Poczekajcie, muszę się zastanowić, czy ja tu mam jakieś obrazki fajne. Nie mam za bardzo, ale to będę miała u siebie na pulpicie. Poczekajcie. Ja tu mam takie różne ikonki. Zaraz znajdę jakąś ikonkę. O, wybiorę taki obrazek. O, i zobaczcie, on się ładuje. On załadowany jest, widzimy go po prawej stronie, tak? Ja mogę dodać pytanie, co to jest? Na przykład, co to jest? Ja dam takie pytanie, to może być zdanie i trzeba to zdanie dokończyć, tak? No i teraz no, nie będę jakaś kreatyna, na przykład koszulka, kurtka, spodnie, tak? 3 dam. Usunę ostatnie i zaznaczę, że to jest koszulka. I dam, że 20 sekund moim zdaniem wystarczy. I zapisuję. Proszę dodajcie czwarte jakiś obrazek. Od siebie. Na pewno macie coś tam w obrazach, cokolwiek. Na pewno macie. Więc słuchajcie, spróbujcie dodać. Macie? Napiszcie mi, jak już macie to z tym obrazkiem. Jak jest jakiś problem, piszcie. Mam, OK. Dobra. No to teraz jeszcze czekam, aż reszta osób. Słuchajcie. Oprócz Arlety macie, udało wam się i teraz macie, zobaczcie, macie u siebie podgląd 4 pytań. Pytanie pierwsze, ktoś niestety nie zmieniają kolejności, ale mamy raz, 2, 3, 4. Gotowa Agnieszka też. OK, to i teraz słuchajcie, 5. pytanie to będzie, że link trzeba dodać. Musimy mieć jakieś miejsce w internecie, skąd możemy pobrać zdjęcia. Jeszcze na dodatek legalnie te zdjęcia pobrać. Czy wiecie, macie jakąś przestrzeń, znacie jakąś stronkę, z której można pobierać legalne zdjęcia? Takie na zasobach otwartych, na wolnych licencjach. Znacie taką stronkę? Napiszcie mi. Czy znacie na przykład taką stronkę? Z Google'a, aha. Ale z Google'a, żeby pobierać legalne zdjęcia, to też trzeba, to też musimy odpowiednio szukać w ustawieniach. Natomiast ja wam podam najfajniejszą stronę, jaka może być, Pixabay.com. Od razu wam podam link, możecie sobie to zapamiętać. Super fajne zdjęcia, to jest tak zwana domena publiczna, otwarte zasoby, CC0. Na różne tematy mamy. Na przykład chcemy znaleźć kota, wpisujemy kot. I znajdujemy różne kotki, tak? I teraz ja będę chciała w pytaniu 5. zadać pytanie, co to za zwierzę, tak? I chcę, żeby tam był kot. Czyli wchodzę na tą stronę Pixabay, która jest, tak funkcjonuje podobnie do Google'a, tak? Ma tutaj, wpisujemy kot i ja sobie wybieram, o ten kot mi się podoba na przykład. O, ten kotek mi się podoba, klikam w niego. I teraz jak uzyskam link do tego zdjęcia? Albo u góry, albo jak jestem na zdjęciu, to prawym przyciskiem myszy mamy kopiuj adres obrazu. Jeszcze raz pokazuję. Powiedzmy, że chcę znaleźć nie kota, tylko drzewo. Albo nie psa, pies. A więc co to za zwierzę? To są bardzo dobrej jakości zdjęcia. No i sobie szukam. Może takie zwierzę koń. Dobra, wezmę raczej takie, co jest podobne do zwierzęcia, nie? Oto. Klikam i prawym przyciskiem myszy robię kopiuj adres obrazu. I mam go zapamiętane. Przechodzę do mojego quizu. Plus. I teraz w miejsce pytania znowu klikam obraz i klikam URL, czyli link. I tu wklejam pobrany link. Znowu prawy przycisk i wklej. Zaczęło mi się YouTube zrobić, a nie foto, dobra. I robię dodano. Jest ten piesek? Jest ten piesek. I co to za zwierzę. No i robię tutaj na przykład, nie wiem, nietoperz, kot, pies, królik. Tak, zaznaczam, że pies. O, robię 20 sekund i robię zapisać. Czy powiedzieć jeszcze raz, jeżeli chcecie po linku, bo na przykład nie macie w domu na pulpicie zapisanych wszystkich zdjęć, a macie taką stronkę Pixabay i macie tu najróżniejsze zdjęcia, zwierzęta, wystarczy, patrzcie, wystarczy, że wpiszemy tutaj zwierzęta i pojawią się różne zwierzęta, tak? i można już z tego zrobić jakiś quiz właśnie co to za zwierzę dla dzieciaków, tak? I to macie tą stronkę otwartą, klikacie na obrazek, który się podoba, na przykład co to jest za zwierzę, nie? To by było ciekawe. I prawym przyciskiem myszy kopiujecie adres obrazu. Najpierw prawy przycisk myszy, kopiuj adres lewym, jest zapamiętane i potem wklepujecie znowu. Spróbujcie utworzyć takie piąte. Spróbujcie zrobić takie piąte. Jak jest jakiś problem, piszcie. Magda, wyskakuje mi, to nie jest prawidłowy obraz. Daria, a co zrobiłaś źle? To nie jest prawidłowy obraz. Weszłaś na Pixabay, jeszcze raz Ci pokazuję. Znaczy nie Magda, Daria. Magdzie się udało, tak? Magda napisała, że jej się udało. Wchodzę na Pixabay, wpisuję. Nie wybierasz z tego pierwszego rzędu, tylko te dalej. Klikam teraz z tego bociana i patrz. Jestem na tym obrazie, mam myszkę, tu rączkę, prawy przycisk myszy i lewym przyciskiem myszy wybieram opcję kopiuj adres obrazu. I wstawiam ją, ja zrobię jeszcze jedną, wstawiam ją, klikając w obraz, URL i teraz tu robię prawy przycisk i lewym naciskam wklej. I jest ptaszek zielony, że się ukazało i robię dodano. Jak się nie podoba, o, Agnieszce się udało, super, to zawsze można zmienić, tak? Klikamy w to i usuń. I teraz można pobrać u góry ten link. I też robimy obraz, URL i wklej. Niestety nie jest prawidłowy. Bo trzeba pobrać, aby uzyskać link, trzeba pobrać przez tą myszkę. Czyli nie bierzemy z góry, tylko najeżdżamy tu, prawy, kopiuj adres obrazu lewym i wstawiamy do URL. Jeszcze raz, parę razy się zrobi i będziemy to robić już na pamięć. Anuluj, przez przypadek mi się wcisnęło co innego. I trzeba być bardzo ostrożni, jak będziemy szybko robić, żeby nam to nie uciekło. No i mamy. Czekam na pozostałe osoby, czy się udało. Anuluj to pytanie, wracam do moich 5. Agnieszce się udało, Magda mówiła, że też jej się udało. Jeżeli, proszę, osoby pozostałe kończą, a tym, którym się udało, kto pamięta, co ma nacisnąć, żeby quiz się zapisał i utworzył? Wykończyć. Bardzo dobrze. Niestety nie dało rady. To spróbuj z innym obrazkiem, Daria, ale musi zadziałać. Wybieracie zakres, dla kogo to jest, powiedzmy, że tam 5. Wybieracie, co to jest, nie wiem, może być fan, może być też others, może być Jak wybierzecie języki świata, to możecie też wybrać polski powinien być. O, jest polski, zobacz szczegóły. Jeszcze raz pokazuję piąty, jasne. Uwaga. Ja zrobię szósty. Czyli zobaczcie, ja utworzyłam mu quiz i na przykład stwierdzam, że ja chcę jeszcze coś do niego dodać, tak? Bo tutaj Daria potrzebuje. Ale taka, nie dawaj nam do adminowego link. Znowu nam dałaś do admina. Później będziemy grać i robię edytuj, przechodzę do edycji i dodaję, Daria, jeszcze raz, plus i potrzebuję dodać link do obrazu. Ale żeby mieć link, muszę znaleźć jakiś obrazek, więc na przykład ja sobie chcę znaleźć teraz tu lew, lwa, lew. Mam tu jakiegoś i chcę go pobrać. Klikam, wypatrzyłam sobie tego, klikam w niego. Pojawia mi się w nowym oknie. Najeżdżam myszką i prawym przyciskiem myszki naciskam. Pojawia mi się okienko i wybieram kopiuj adres obrazu i naciskam lewym przyciskiem myszki teraz. Lewym. Idę do mojego kreatora quizu. I w okienko URL wprowadź lub wklej link, albo robię Ctrl V i się pojawi, albo robię prawym przyciskiem i wklej lewym, jak wolisz. I ukaże się od razu i robisz dodano i powinien pojawić się z prawej strony. Dopisujesz pytanie, czy też na przykład dokończenie zdania, co chcesz. U mnie nie ma kopiuj adres. A na jakiej przeglądarce jesteś? To co, musisz mieć coś niezaktualizowane. Na jakiej przeglądarce jesteś? Na jakiej przeglądarce jesteś, jeszcze mi napisz. Kod. I niech dadzą jeszcze inne osoby znać, czy im to wyszło. Oprócz Arlety. Lucyny, Lucynie chyba też wyszło. Dajcie znać, czy... Explorer, no tak, niestety. Muszę wam powiedzieć, że Explorer płata nam czasem figle. Ja bardzo rzadko korzystam z Explorera. Z reguły właśnie, chociaż mam, pewnie jak udostępniam to widzicie, bardzo rzadko. Z reguły korzystam właśnie z Chroma, albo po prostu z Opery. I teraz, jeżeli to się dało zrobić, to możemy którejś osoby zagrać live'a, jak już wszystkie te, które tu działacie, skończycie. Kto chciałby, żeby zagrać w jego quiz tak live, na żywo? Czyli wy nam to odpalacie, podacie nam kod, jaki mamy wpisać i tak dalej. Elwira była, Ewa, przepraszam, Góra jest pierwsza, potem Arleta. No dobra, dobra, nie ma sprawy. Więc Ewa, czy pamiętasz, co masz zrobić, żeby nam udostępnić? Wchodzisz w moje quizy, no to już ci mówię, wchodzisz w moje quizy i wybierasz quiz, który mamy zagrać, tak? W moim przypadku byłby to webinarium. Klikasz w tego, w który mamy zagrać i po prawej stronie masz napisane play live lub zadanie domowe. Dziewczyny, ja sobie zapalę światło, wiecie, bo się ciemno zrobiło. Robisz play live. Nie musisz tam nam nic zmieniać, niech nam robi podsumowanie, niech nam miesza pytania i tak dalej. I naciśnij kontynuuj i pojawi się kod, który masz nam podać. My musimy wejść na Join Quizzes, więc link, kto chce grać, wchodzi na Join Quizzes, a ty nam podaj tylko kod PIN. To dziewczyny pozostałe, grajmy, join quiz wpisujecie, robicie to tak naprawdę teraz to, co ja. Sześciocyfrowy kod, już sobie go kopiuję i gramy teraz, poczekaj, nie, czekaj na osoby, Ewa, nie bądź taka szybka. Jak będziesz miała graczy, to wtedy naciśniesz play. Poczekaj, aż ci się gracze pojawią. Arleta, ty będziesz druga w kolejności, dobra? Nie możemy grać na live'ie w czasie rzeczywistym więcej quizów. Ustalamy, że teraz wszyscy gramy na razie w Ewy. Więc powinnaś mnie już mieć, Ewa, u siebie. Lucynka, ty też. Na razie nie, dziewczyny, nie wstawiajcie nas teraz, bo nie możemy grać w czasie rzeczywistym we wszystko. Gramy na razie w Ewy. Później zagramy w Arlety i w Lucyny też, skoro macie ochotę. Renata już też jest. Kto jeszcze do nas dołączy? Magda jest, słuchajcie. Dołączcie to, żebyśmy zobaczyli, jak to działa. Na Ewy kod. A ty, Ewa, sobie obserwuj, jak to jest w tej pozycji właśnie nauczyciela. Czyli co ty widzisz u siebie, bo teraz ja jestem uczestnikiem, nie? Wtedy wam pokazywałam jako nauczyciela, teraz sama jestem uczestnikiem. Kto jeszcze zagra, oprócz mnie, Reni i Magdy? Ktoś chce jeszcze zagrać? To dobra, Ewa, żeby nie tracić czasu, odpal. A ty, Daria, poinformuj, jak ci idzie na Google, bo musisz się pewnie na nowo zalogować. O, fajnie, czyli na Google ci się, Dario, pokazało, tak? Bardzo się cieszę. Czasem tak jest. Nie stresujcie się, nie frustrujcie się, tylko po prostu zmieniajcie przeglądarkę. Kod jest. Nie zasłania moje ten. Magda mnie przegoniła. Ej, ale czemu to... Aha. Źle. W jednym pytaniu coś mi źle szło. To chyba było wielokrotne. Nie powiedziałaś, że ma być więcej. Za szybko działam. Za szybko działam i strzelam. Och, jestem ostatnia, słuchajcie. Niektóre muszę zatwierdzić, a niektóre. Ewa, czy dałaś też wielokrotnego wyboru? Bo to takie rzeczy to trzeba też powiedzieć. Dałaś? Jestem ostatnia. Trudno. Tak, w jednym. Pewnie o kasztanowca chodzi. Okej, dobra, bo było widać. Dobrze. To teraz zagrajmy w takim razie jeszcze w jedną osobę wszyscy, żebyście mieli okazję zobaczyć, jak to jest ze strony nauczyciela. Na jaką stronę wejść, żeby dołączyć? Join Quizizz. Ja zaraz wam wrzucę. Proszę. Na tą stronę i wpisujemy kod. Ale teraz, słuchajcie, która druga osoba podała kod? Była Ewa Góra, bo ja was nie mam teraz po kolei. A później była Arleta, więc Arleta, my teraz gramy w twój. Więc ty lepiej... Słuchajcie, gramy w Arlety. Gramy teraz w Arlety. Ja dałam Arlety kod skopiowany z góry. Kontynuuj. Arleta, a ty u siebie obserwuj. Gramy teraz w Arlety. No ja jestem Arletka, ja. Jestem pilna. Daria też już jest, super. Agnieszka też weszła, dobra. Ktoś jeszcze do nas dołączy? Jak nie, to możesz zacząć. Naciskasz play, żeby zacząć. I lecimy. Jakie fajne wymyśliłaś. Daria mnie przegoniła. Coś ktoś chyba nie zdążył. Chyba, nie wiem, czy sama gram, czy co. Szybko czas leci, nie? Dobra, chociaż tu się udało. Bo akurat zrobiłaś pode mnie ten quiz, wiesz? Ja się interesuję tymi wszystkimi postaciami. No i widzisz koniec i teraz widzisz, jak to wyglądało, widzisz, jak to z twojej strony, widzisz rankingi i tak dalej. Jak tam, dziewczyny? Macie ochotę zagrać jeszcze w czyjś quiz? Czy lecimy dalej? Słuchajcie. Dobra, to w czyj teraz quiz gramy? Kto tam był po kolei? Bo ja nie chcę, żebyście się poczuli, że ktoś jest, wiecie, ominięty. Lucyna była. Znowu słuchajcie na Join Quizizz i Lucynka. Czekajcie, muszę. Tu jest Ctrl V, to jest Lucyny. Lucyna, sprawdź, czy to jest twój. Mam nadzieję, mi wyszło, że to twój. Ja już jestem. Arleta też jest. Magda też jest. Ktoś jeszcze chce do nas wejść? Gramy teraz w Lucyny. Ewa, no dobra, to myślę, że możesz odpalić, bo nie wiem, czy ktoś jeszcze... Meldujcie się, jak chcecie, bo jesteśmy cały czas w swojej grupie, a jak jeszcze ktoś inny by chciał dołączyć, to proszę. To szybko pójdzie, bo to jest tylko po 5 pytań. Możesz rozpocząć, ok. Źle. W ogóle nic nie widzę. Czyli co ja tak teraz... Dobra. Chociaż teraz dobrze odpowiedziałam. I ostatnie pytanie. No cóż, znowu mi się udało wygrać. Dobra, to teraz gramy w czyje? Jeszcze kto tam dał? Lucyna, tak? Lucyna, jeszcze ty byłaś. Arleta, w twoje graliśmy? Tak, dobra, to czyli została nam Lucynka, słuchajcie. Chyba Magda, tak Magda? Słuchajcie, szukam Lucyny, dobra, szukam Lucyny kodu. Trzeba przewinąć trochę do ten, żeby wam tutaj wrzucić. O, jest. Teraz graliśmy w Lucyny. To czyli Magda nam została. Okej. No to Magda, ty masz, bo ty dawałaś jako ostatnia. Ja już zaraz przekopiuję. Słuchajcie, ostatnia runda i przechodzimy do następnego. Jak zmiksować? To jeszcze z nami zagra, oprócz Arlety, Ewy. Gramy w Magdy, może Lucyna zagra, o, Renia gra też. Okej, to można rozpocząć, już nas jest 5 osób, które grają, super. Matko, to jest wielokrotnego wyboru komputerów. Źle. Co? Wkopujecie mnie, jestem ostatnia. No, wiedziałam, że jeszcze maka mam zaznaczyć. Jezus, ram miałam zaznaczyć. Czy co? No, jak się śpieszę, to robię źle, jak pomyślę, to robię dobrze. No. Ale powiem Ci, że zrobiłaś to takie podchwytliwe, nie ma tu, że trzeba się spieszyć, nie? Powiem Ci, że wymyśliłaś. A i dzięki temu wskoczyłam na 3. miejsce. Bardzo Wam dziękuję. Czy macie takie poczucie, że macie to przećwiczone, że wiecie, jak to wygląda ze strony nauczyciela? Spróbujcie teraz kliknąć w moje raporty, w raporty i zobaczcie, co tam macie. Czy w raportach Wam widać właśnie to, co przed chwilą ludzie grali, te osoby, które udostępniały. Zobaczcie. Mhm. Możecie sobie porównać, zobaczyć. Mhm. To, co ja Wam pokazywałam, wszystko możecie zrobić. Okej, dobrze, słuchajcie, to ja się muszę teraz na nowo zalogować, bo mi się mnie wyłączył. Dobra, ja już jestem na swoim koncie, słuchajcie, więc jak klikamy w raporty, to widzicie to, co się ostatnio działo, tak? Możecie w to wejść, zobaczyć, jakie osoby, które pytania były najtrudniejsze i tak dalej. Słuchajcie, co my tu możemy jeszcze zrobić? To teraz możemy stworzyć nowy quiz na zasadzie remiksowania pytań. I teraz pokażę Wam to, jak można edytować quiz, dodając na przykład pytanie remiksowane przez innych. Na przykład powiedzmy, że chcemy dodać do mojego utworzonego quizu, czyli mam quizy jakieś, mam tutaj webinarium, wchodzę edytuj i chcę, aby moje kolejne pytanie dotyczyło na przykład szkieletu, tak? Ale jak to zrobić? Już Wam zaraz powiem. U góry macie coś takiego, jak utwórz nowe pytanie lub wyszukaj istniejące. Jak nacisnę wyszukaj istniejące i wpiszę sobie szkielet i mogę tu zaznaczyć, że tylko mam szukać w moich quizach albo też w duplikatach, nie? Na przykład, więc ja zaznaczę, że duplikaty, ale że chcę różne. No i teraz patrzcie. On mi pokazuje różne szkielety. No może dobra, może szkielety to za trudne. Co mam wziąć takiego, żeby było fajnego, żeby fajne rzeczy były? Co mogę wziąć? Zaproponujcie coś. Z jakiej dziedziny coś wziąć? Takie, żeby było tutaj, co mogę wziąć? Bajki? Zrobię bajki może. O, bajki. I teraz patrzcie, najeżdżam sobie na bajki. I to mi pokazuje na przykład zdjęcie, kto to jest, król Julian. I sobie myślę tak, o, fajne pytanie. Chcę go dodać do mojego quizu. Robię dodaj. Patrzcie, ląduje mi. Szukam sobie dalszych innych bajek. O, na przykład, o, tu mam bajki robotów. Klikam w ten quiz. O, dobra, nie, tutaj nic z tego nie chcę. No dobra, to sobie szukam na przykład w tych bajkach. No, a widzę, że to jest ten sam zduplikowany. No to idę dalej. O, znasz te bajki. Klikam sobie w ten. O, jak ma na imię chłopiec z drewna? Jest poprawny, odpowiada mi, robię dodaj. I słuchajcie, bardzo szybko mogę stworzyć quiz swój nowy, ale wyszukując pytania od innych. W ten właśnie sposób, że zamiast robić utwórz nowe pytanie, klikam wyszukaj istniejące, wpisuję hasło, daję też, żeby szukał w duplikatach, na przykład mogłabym tutaj dać jakąś właśnie, nie wiem, lekturę, na przykład, nie wiem, Akademia Pana Kleksa. Zobaczymy, co się pojawi. I robię Enter. Patrzcie, szuka. I patrzę sobie, naciskam sobie w któryś z podanych. Jak miał na imię pan Kleks? Super. Odpowiada mi i robię dodaj. Tak, zaraz pokażę jeszcze raz. Patrzymy. Dodał mi się, tak? Co więcej, ja mogę w każdym z tych zmienić też sekundy albo zwiększyć i tak dalej. Czyli jeszcze raz, edytuję quiz. Zobacz, ja wykończę quiz i teraz jeszcze raz. Dzisiaj utworzyliśmy w moich quizach jeden quiz, tak? On, ja go nazwałam webinarium. Chcę do tego quizu dodać jeszcze parę pytań, więc klikam w niego. I robię tu w prawym pasku, klikam edytuj, edytuję. Ja nie chcę dodać sama wymyślonego pytania, tylko chcę wyszukać z już istniejących, bo a nuż ktoś może utworzył interesujące mnie pytania. Więc robię wyszukaj istniejące pytania i teraz tu muszę wpisać jakieś hasło, jakąś dziedzinę, obszar, czy też tytuł. Więc na przykład, jaką lekturę teraz omawiacie z dziećmi? No napiszcie mi, jaką lekturę omawiacie, to może ktoś z niej będzie jakieś pytanie. Co teraz omawiacie? O, syzyfowe prace, boże, dobra. Syzyfowe prace. I teraz tutaj jest jakiś quiz wiedzy o książce. Co chcę zobaczyć? Autorem książki Syzyfowe prace jest Stefan Żeromski. Myślę sobie, ok, pasuje mi to pytanie. No to robię dodaj. I patrzcie, wędruje do mnie. Tu podajecie o psie, który jeździł koleją. No dobra, o psie, który jeździł koleją. Enter. Mamy. No to sobie wybieram, powiedzmy, ten quiz, patrzę, czy tu jest prawda. Imię bohatera książki, Lampo, ulubiony środek, bohaterem książki jest, to ja na przykład chcę imię bohatera książki, ale to za bardzo nie będzie pasowało do tych pytań, ktoś nie będzie wiedział jakiej książki, więc idę szukać innego pytania. Autorem książki o psie, który jeździł koleją jest Roman Pisarski, to mi pasuje. Robię dodaj. I tak mogę sobie nawet z 20 pytań utworzyć quiz. Oczywiście ja uważam, że 20 pytań to jest taki, wiecie, maks, bo im więcej, to tym wiecie, to się też potem staje żmudne, nudne i tak dalej. Więc ja tak staram się średnio robić 15, 20 to już jest maks i to są, jeżeli to są takie krótkie, wiecie, 10-sekundówki dla moich starszych uczniów, to wtedy tak. I patrzcie, co ja mogę zrobić. Dlatego teraz jeszcze będę chciała, żebyście do waszego utworzonego quizu dodały jeszcze ze 2 wybrane, wyszukane od innych. Czyli jeszcze raz powtarzam, wchodzicie w moje quizy, klikacie w ten, który ostatnio tworzyliśmy, klikacie w prawym pasku edytuj, w prawej bocznym pasku, i u góry wybieracie wyszukaj istniejące pytanie. Wyszukujecie, co chcecie po jakichś hasłach, tytułach, kategoriach, tagach. Przeglądacie i klikacie dodaj. Tak, spróbujcie to zrobić. I na koniec zakończcie quiz. Spróbujcie dodać i dajcie mi znać, że już to zrobiłyście. Jejciu, Daria już jest taka szybka. Daria już jest taka szybka. Już. Super. Super. No i świetnie. OK, no dobra. No to teraz, słuchajcie, czy macie takie poczucie, że jest OK, że wszystko, że ogarniacie, że to narzędzie po prostu już macie tak, że wiecie jak to z punktu widzenia nauczyciela, ucznia, jak stworzyć quiz i tak dalej. Ogarniam, super, super. Super, w miarę. A co jeszcze byś musiała mieć, żeby ten... Czy Agnieszka coś jeszcze potrzebujesz tutaj teraz, czy to jest po prostu kwestia tego, że jeszcze musisz po prostu na przykład w domu? Czy myślisz, że po prostu musisz jeszcze parę sobie stworzyć? Tak jest, to tak, słuchajcie, to tak jest zawsze, zawsze na początku, tak? Że tak to mamy, że wiecie, że trzeba troszeczkę przećwiczyć. Musimy to troszeczkę przećwiczyć, żeby to zadziałało. Im więcej będziecie tworzyć, im więcej będziecie to robić, im częściej teraz do tego zasiądziecie, tym po prostu będzie lepiej. Tym na pewno będzie lepiej. Dobra. OK, czyli to mamy. Chciałam tu jeszcze coś zobaczyć. Dobra. Dobra. To słuchajcie, przechodzimy w takim razie do kolejnego narzędzia. Kolejne narzędzie, jakie chciałam Wam zaprezentować, to jest Quizlet. Czy słyszałyście o Quizlecie? Piszcie mi tam, czy słyszałyście o Quizlecie? Nie, okej, dobra. Nie, wcześniej też już było, OK. Quizlet, słuchajcie, też ma aplikację, to jest bardzo fajne. Quizlet tak naprawdę punktem wyjścia w ogóle aplikacji Quizlet to było, słuchajcie, do nauki języków obcych, czyli fiszki, wiecie, fiszki. Z jednej strony mamy jakiś wyraz albo obrazek, a z drugiej strony mamy definicję. To mamy takie, możemy mieć takie cyfrowe fiszki. I to jest taka platforma, która jak utworzymy jeden zestaw, umożliwia nam masę dodatkowych aktywności. Czyli możemy też tam dodawać zdjęcia, możemy od razu grać, możemy zrobić test, wygenerować, możemy, jeżeli rzeczywiście to jest do języków obcych, to możemy ze słuchu uczyć się danego słownictwa, możemy też gotowy test wyprowadzić i mamy dwie zabawy oraz rozgrywkę live. Oprócz tego mamy dostęp do kont uczniowskich. I ja teraz chciałabym Was najpierw zaprosić do poznania się w ogóle z tą platformą. Czyli zaraz Wam dam link. Jezus Maria, coś mi moja klawiatura odmawia mi posłuszeństwa. Jak chcę wpisać Quizlet, to ona cały czas teraz chce Quizizza, wiecie? Już Wam daję. Ctrl-C, Ctrl-V. Proszę bardzo. Stronka Quizlet. Ja wejdę też w innej przeglądarce, bo ja jestem zalogowana. I słuchajcie, najpierw w ogóle bez tworzenia jakiegokolwiek konta. Udostępniam swój ekran. I zobaczcie. Jak wybierzecie Quizlet, to jesteście na takiej platformie. Zanim założymy konto, zanim zarejestrujemy się, zalogujemy, możemy zobaczyć, co to w ogóle jest. Jeżeli naciśniemy na lupkę, czyli szukaj, i wpiszemy sobie na przykład, co tam ostatnio napisałyście, O psie, który jeździł koleją. Ciekawe, co to będzie. O psie, który jeździł... Coraz więcej jest polskich, ale czy będzie takie coś, to nie wiem. No niestety nic nam tu nie pokazuje. Akurat o psie, który jeździł koleją, niestety nie. Ale co tam jeszcze było? Syzyfowe prace ktoś powiedział. Boże, syzyfowe prace. Też niestety akurat o syzyfowych pracach nic nie mamy. Ale może matematyka. I co z tej matematyki będzie? No i co, z matematyki już coś mamy. Klasa czwarta matematyka, klasa trzecia matematyka. Tutaj jakaś szkoła coś tworzyła, widać. Ach, już wiem dlaczego. Zestawy do nauki. Muszę wybrać. I mamy, zobaczcie, mamy najróżniejszą matematykę. Jeżeli wpiszę sobie na przykład Akademia Pana Kleksa. Gdzie tam Akademia Pana Kleksa. To coś mam, tak? Zobaczcie. Zróbmy tak. Wpiszcie sobie, dziewczyny, wszystkie w tym wyszukiwaniu Akademia Pana Kleksa. Żeby nam znalazł ten sam zestaw. Klikamy w ten zestaw. On został przez kogoś utworzony i mamy do niego podgląd. Cały czas Was informuję, że nie jesteśmy zalogowani. Tak? Nie jesteśmy w ogóle zalogowani. Akademia Pana Kleksa. Możemy sobie sprawdzić, czy wszystko tu jest poprawnie. Tak? To jest autorem, ulubione jedzenie Pana Kleksa, imię doktora, pajchiwo i tak dalej. Jeżeli stwierdzamy, że nam się to podoba, to platforma daje nam następujące możliwości. Możemy wybrać opcję uczę się. Na czym to polega? Zobaczcie. Mam różne opcje. Mogę zacząć od definicji lub od pojęcia. Mogę mieć fiszki, pytania pisemne, pytania wielokrotnego wyboru. Mogę wyłączyć albo włączyć dźwięk. Jak chcemy, to ja decyduję. Ja zostawiam wszystkie wymieszane. I robię rozpocznij. Nauka polega na tym, że trenuję tak długo, aż odpowiem poprawnie na wszystkie pytania. Tak? Osoba, która płakała, gdy Pan Klek zepsuł Alojzego. Osoba. Anatol. Tak jest i robimy dalej. Tak. Quizlet to jest w ogóle, tak, to w ogóle tak jak powiedziałam na początku, to się w ogóle wywodziło, słuchajcie, od tego, że to właśnie były dla językowców, ale coraz więcej nauczycieli różnych przedmiotów, coraz większą bazę można tutaj znaleźć, ponieważ ta platforma daje szereg różnych możliwości za jednym kliknięciem. Więc tu mamy ucz się, tu mamy fiszki. Czyli fiszki, tak jak znamy. Mamy tryb pisania, czyli że można pisać. To rzeczywiście już tak ktoś chce potrenować pisanie. Mamy test. I to jest fajne. W teście układają się wybrane aktywności i różne możliwości. Możemy mieć pytania pisemne, możemy mieć, słuchajcie, dopasowanie, możemy mieć wielokrotnego wyboru i możemy mieć prawda-fałsz. Możemy zdecydować sami, co chcemy mieć. Jeżeli mieliśmy 19 pytań, możemy sobie zażyczyć, żeby zrobił nam quiz tylko z 10. Możemy mieć, że zamiast pisemnego mają być tylko dopasuj pytania do odpowiedzi i na przykład prawda-fałsz. I możemy zrobić, że mają być pojęcia i definicje. I stwórz nowy test. I nowy test się tworzy. Jak damy odpowiedzi, ja teraz tutaj tak szczelę po prostu, to zobaczcie, że pokazuje nam, ile procent zrobiliśmy. I z tego korzystamy bez musu zarejestrowania się. Możemy wyszukać, jak nam pasuje, to możemy go od razu wykorzystać, wysłać link osobom zainteresowanym i czy też wydrukować na przykład test danego. Zobaczcie, drukuj test, jak będzie wyglądał w ten sposób. Tak? To już jest gotowy akurat, tak? Już przeze mnie, jak ja już odpowiedziałam. Mogę wygenerować nowy, tak? Jak nacisnę drukuj, to mam, zobaczcie, wygenerowany, mogę go wydrukować. Za każdym razem, jak wygeneruję, będzie on inny. Za każdym razem wygenerowany nowy quiz będzie inny. Naprawdę jest małe, słuchajcie, prawdopodobieństwo, że wyjdzie taki sam. Na serio. Tym bardziej, jeśli na przykład zmienimy opcję i dodamy, żeby był jeszcze na przykład wielokrotny wybór. Tak? Więc możemy też zmienić ilość w ogóle odpowiedzi i czego chcemy. I to jest Quizlet. Czy udało Wam się znaleźć jakiś interesujący Was, nie wiem, zestaw? Czy to matematyka? To trzeba umieć też szukać po kategoriach, nie? Na przykład dodawanie do, nie wiem, 100. Zobaczymy, czy coś znajdziemy. Mamy, tak? I znowu klikacie i możecie sprawdzić. Można też grać w gry, na przykład dopasowanka. Polega na tym, żeby dopasować pojęcie do definicji. W tym przypadku działanie do wyniku, tak? Musimy najechać i musi być odpowiedź. 1 dodać 2, 3, 1 dodać 8, 9. I od razu, zobaczcie, nam się pokazuje ranking, tablica wyników, które miejsce możemy jeszcze raz. Możemy też wybrać grawitację, czyli spadają nam różne asteroidy, pomiędzy nimi są właśnie działania, my musimy wpisać wyniki. Ja zaznaczę trudne i my mamy odpowiadać przez definicję. No to zaczynamy, rozpoczynam grę. I zaraz 1 dodać 6 i trzeba wpisywać. I powiem Wam, że tutaj moi uczniowie z niemieckiego to dochodzą nawet do 600 000, czyli pomyślcie, ile oni tu poziomów muszą przejść, ile się napisać, ale naprawdę dla dyslektyków, dysgrafów jest to w ogóle świetny sposób, ponieważ jak się tego nie napisze, to trzeba to przepisać, wiecie? On nie puści dalej po prostu. Musimy dać odpowiedź na każde tutaj pytanie, czy też na każde działanie. W związku z tym spróbujcie znaleźć u siebie jakiś tam właśnie zestawik, spróbujcie poszukać może takiego, który będzie dla Was pasował tematycznie. Patrzę jeszcze na ortografię i przez chwilę pobawcie się. Jest ortografia, zobaczcie, też ukreskowane, zwykłe. Wół, pudel, osioł, o, też możecie spróbować. I spróbujcie przetestować te wszystkie tutaj opcje. Ćwiczenie pisowni, czy też ze słuchu możecie sobie podarować, chociaż jeżeli mamy wpisać, jeżeli ktoś będzie mówił wyraz, a jest nastawiony na polską wymowę, to jest ok, bo tutaj z reguły mówią native speakerzy, że to jest amerykański program, to wiecie, to czasem ta wymowa polska jest taka troszeczkę pokaleczona. Dajcie mi proszę znać, czy działacie. Dajcie mi proszę znać, czy działacie, czy w ogóle jeszcze tam, słuchajcie, jesteście. No, cieszę się. Jak widzę, że piszecie, to się od razu cieszę. Dopasowanka. Zobaczcie, że tutaj też może każdy znaleźć w ogóle coś dla siebie, tak? Każdy może znaleźć coś dla siebie, wybrać, ktoś bardziej lubi pograć, ktoś może bardziej woli pisać, ktoś właśnie woli dopasować, a jak macie jeszcze, słuchajcie, aplikacje na przykład na, właśnie na tablecie, możecie to też na swoich tabletach spróbować zainstalować. Sprawdzam, czy to ja mam u siebie, zobaczcie, to jest, jak to pokazać, ale to chyba się odbija, w ogóle niestety nie widać, ale to jest taka, no niestety nie widać, dlaczego nie widać? O, jest, jak bliżej dam, to widać, dobra. Patrzcie, to jest taka ikonka Quizlet. O. Jak ja w nią kliknę. To mi się ładuje i widzicie, i mam tutaj swoje zestawy. I na przykład uczniowie, bo u mnie to już wiecie, starsi uczniowie to już sami tworzą. Mają sobie jakiś zestaw. I oni sobie mogą szybko na tablecie wybrać jakąś opcję, a to ja muszę się odwrócić, i mają też właśnie, wybierają dopasowankę i ta dopasowanka się robi tak samo fajnie na tablecie, tak? Albo na innym urządzeniu mobilnym. tylko jest tak jakby takie memory, wiecie, w kratkę. Teraz akurat to nieźle zaznaczę, bo nic nie widzę, co robię. Ale tak to polega na tym. Dobra, zostałam minusowe punkty, nie będę kombinować. Ale świetnie to działa właśnie na, słuchajcie, na urządzeniach mobilnych. Można sobie ściągnąć Quizleta, zresztą Quizizza też można aplikację ściągnąć i też to wtedy szybciej i bardziej funkcjonalnie działa. Także słuchajcie, jak tam Wam idzie? To co, słuchajcie, chcemy tworzyć własny zestawik i zobaczyć, jak jednym kliknięciem wygeneruje się tyle opcji. Dziewczyny, może tak mówię dziewczyny, ale sprawdzę, czy jakiś może człowiek doszedł, znaczy mężczyzna, przepraszam. My też jesteśmy przecież ludzie. Dobra. Jak tam? Słuchajcie, chcemy tworzyć. Super, że działacie. Lucynka, bardzo się cieszę. Beata też działa, świetnie. To dajcie znać, czy tworzymy login, bo teraz na razie cały czas, słuchajcie, działamy, wiecie, tak, że sobie wyszukujecie i to się Wam nie zapisuje nigdzie. Jak stworzymy konto, to wtedy mogą nam się też zapisywać przez wszędzie te zestawy i możemy oczywiście też tworzyć swoje. Magda już ma konto, super, masz już dużo swoich potworzonych? Niech piszą jeszcze inne dziewczyny, które mówiły. Nie, no to właśnie, to czas to zrobić, Magda. Okej, to co, Daria? Daria, pytasz czy stwierdzasz, że zakładamy? Bo ja to jestem, wiesz. Pytasz, no ja to jestem za, a wy? No jasne, dobra, no to słuchajcie, prosty sposób, tak jak w Quizizzie, czyli jeszcze raz, jak wejdziemy na stronę Quizlet.com, już Wam daję i udostępniam ekran, jeszcze raz wchodzimy na tą stronę, gdzie nam się pokaże, popatrzcie już na mój ekran, tutaj jestem, o, tu jestem, to robicie, zarejestruj się. I teraz znowu mamy możliwość. Możecie zarejestrować się przez Google'a i możecie zarejestrować się przez Facebooka, to wtedy idzie szybciej, jeżeli jesteście właśnie zalogowane, albo możecie zupełnie zacząć od nowa, czyli nazwę użytkownika. Możecie wymyśleć też taką nazwę, jak dałyście do Quizizza na przykład. Fajnie jest mieć te same nazwy, słuchajcie, żeby nam się potem to nie myliło. Musicie podać datę urodzenia. Już teraz, czy podacie prawdę, czy nieprawdę, to już pozostawiam Wam. Byle byście byli pełnoletni po prostu, bo taka jest zasada. Mail, oczywiście swój i hasło konkretnie do tego Quizleta, tak? Czyli nie hasło do maila, tylko hasło tutaj, tak jak do Quizizza robiliście. Można też, ja mam taką zasadę, że do tych wszystkich edukacyjnych staram się mieć to samo, żeby po prostu łatwiej mi to wszystko zapamiętać. Akceptujecie warunki i rejestrujecie się. Bardzo prosto. Szybko to się robi. Ja przejdę już do tutaj, gdzie ja już jestem, żeby sobie nie tworzyć kolejnych. Widzicie, ja mam klasy, bo już ze starszymi działam, to u mnie po prostu działają na klasach. Oni już sobie sami tworzą po prostu zestawy i sami uczą się tych słówek, bo jest im po prostu prościej. Dajcie mi znać, jak utworzycie konto. Wtedy jak utworzycie konto, to po prawej stronie będziecie widzieć, że to Wy jesteście. Ja mam dodane zdjęcie, bo każde konto, słuchajcie, możemy ustawienia zmieniać, tak, dodawać zdjęcia i tak dalej. To, co ja Wam oczywiście wszystko pokazuję, to są te wersje bezpłatne. Quizlet ma jeszcze możliwość, wykupienia wersji takiej pro, gdzie rzeczywiście już można totalnie śledzić aktywność uczniów, sprawdzać, kiedy co robili, tak zarządzać klasą tak naprawdę. Natomiast to rzeczywiście, jeżeli jest na przykład grupa nauczycieli w szkole, którzy z tego korzystają, bo grupowo też jest taniej, jeżeli chcemy zakupić, to być może ma to jakiś sens. Ja Wam powiem, że ja jestem na tym darmowym i w zupełności mi to wystarcza. Także dawajcie mi tam znać, jak utworzycie konto, jak Wam idzie. Już, Daria, świetnie, świetnie. Bardzo się cieszę. Czekamy jeszcze na pozostałe jeszcze. Słuchajcie, zobaczcie, czas nam tak zleciał. Ludzie drodzy, ja to jestem po prostu w szoku. A wydawało się, że tak dużo czasu będzie. Jak tam dziewczyny pozostałe? Daria już ma. Arletka też już ma. Słuchajcie, platforma jest po polsku, więc jak chcemy utworzyć nowy zestaw, to klikamy Stwórz. I czekam jeszcze na tę osobę, która jeszcze z nami tworzy, współdziała. Magda, zdecydujesz się też stworzyć, skoro już masz konto, to może stworzysz swój pierwszy zestaw razem z nami. Jak tam, Lucynka, u Ciebie internet? Bo wcześniej pisałaś. Jeżeli chcemy stworzyć nowy zestaw, klikamy Stwórz. I o, Magda, bardzo się cieszę. I zobaczcie, i mamy, pierwszy to jest tytuł. I on już nawet nam sugeruje, albo damy rozdział jako tytuł, albo jakaś jednostka, albo przedmiot, albo co Wam przychodzi do głowy. Ważne, żeby tytuł sugerował nam, co jest w tym zestawie. Na serio, bo to jest ważne. Spokojnie piszcie, ja poczekam. Chodzi o to, żeby właśnie, żebyście Wy przede wszystkim, Wy czuły się komfortowo. Więc piszecie jakieś, ja zrobię, wiecie co, ja zrobię dodawanie, bo to jest najszybciej. Dodawanie do 50. Ja zrobię dodawanie do 50. Czyli wpisujemy ten tytuł. Dodawanie do 50. Kolejne co mamy, to mamy po prawej stronie kto to widzi i mamy widoczne dla każdego. Możemy zmienić, że na przykład tylko dla klasy, dla osób posiadających hasło, tylko ja mogę zobaczyć, tak? Ale ja robię taki neutralny z matematyki, chcę też się dzielić z innymi, jestem gorącą zwolenniczką tego, żeby się właśnie dzielić tym, co zrobimy, żeby to właśnie gdzieś tam poszło w świat, żebyśmy mogli to remiksować, jest to bardzo fajna idea, więc i robię, że dla każdego zostawiam. Teraz kto może edytować? No i już tutaj może lepiej ja tylko na przykład, żeby nikt inny nie mógł tutaj namieszać w moim, więc zostawiam tak jak jest. Robię zapisz. Co mnie dalej interesuje? Dalej mnie interesuje, co ja tu mam wpisywać, więc zobaczcie. Mamy tak jakby dwie kolumny. Po jednej stronie macie napisane pojęcie, a po drugiej definicję. Czyli tu może być, jak ja zrobię niemieckiego, tak? To z jednej strony piszę po niemiecku, a z drugiej piszę po polsku. Zauważcie, że tu gdzie jest definicja, mogę dodać też obrazek. No niestety jest to bardzo ograniczona funkcja, bo własny mogę obrać tylko w tej wersji płatnej, mogę dodać, natomiast tu szukam w zasobach Quizleta, które powiem Wam, że są bardzo ograniczone i nie zawsze znajdziemy to, co chcemy, ale jak szukamy tych podstawowych rzeczy, to zobaczcie, jak najbardziej możemy znaleźć, tak? Tylko że ja teraz za bardzo nie będę dawała obrazku, bo mam dodawanie, więc mi w ogóle nie pasuje, żeby tu dodać, wiecie, obrazki, więc dam sobie z tym spokój, ale chciałam Wam pokazać, że jest taka możliwość. Jeżeli nie będziemy zbyt jakichś tam wyszukanych obrazków szukali, to się po prostu nic nie stanie. W związku z tym ja tutaj piszę 2 dodać 6, tak? I mam 8. On automatycznie pokazuje nam wybierz język, tak? Więc ważne jest, żeby na początku od razu zaznaczyć wybierz język, ja zaznaczam polski, wybierz język, zaznaczam polski, tak? To jest, matematyka jest uniwersalna, ale zobaczcie, że on od razu nam podpowiada polskie litery. To jest fajne, bardzo fajne, bo mamy w tekstach pojęcia, jak będziemy pisać, właśnie możemy z ortografii też zrobić najróżniejsze. Mamy polskie znaki, to jest fajne. Robię 13, dodać 6. Wyjdzie mi 19. Zróbmy tak, taki zestawik na minimum 5. Tak? 15, dodać 7, 22. 14 dodać 12, 26, tak? No i lecę to z tym piątym, tu zrobię 25, bo mam do 50. Dodać, aha, nie, źle. 25 dodać 16, to mam ile? Już nie wiem, czy ja, myślę 41, mam nadzieję, że dobrze. Jeśli chcemy dodać kolejną fiszkę, to po prostu naciskamy dodaj fiszkę. To ja jeszcze to dodałam, żeby Wam pokazać, jak to działa. Dodać 18 i tu będzie 50. Jeżeli już mamy, słuchajcie, wpisane wszystkie nasze fiszki, ta strona pierwsza, strona tylnia, strona druga, to słuchajcie, robimy stwórz. I tym sposobem, słuchajcie, to nas nie interesuje, możemy zamknąć. Stworzyłam teraz zestaw, który ma tyle możliwości. Czyli mogę skorzystać z tej możliwości nauki, mogę jako fiszki przeglądać, mogę sobie włączyć tryb pisania, mogę ze słuchu mieć, mogę sobie automatycznie wygenerować teścik, mogę pograć w dopasowankę lub też w grawitację, ale mogę też zagrać live. Co to znaczy zagrać live? To znaczy, że gramy w coś takiego jak w Quizizzie, ale tutaj są trochę inne zasady. Musi być przynajmniej 6 osób i program nas automatycznie dzieli na takie grupy różnych osób i my musimy współdziałać. Więc to jest taki dodatkowy bonus. Niestety nie starczy nam czasu, żeby to przetrenować. Zobaczymy jak jeszcze Wam pójdzie to tworzenie. Chyba, że jest nas jeszcze tutaj aktywnych 6 osób, to spróbujecie zagrać moją matematykę, żeby zobaczyć, jak to jest. Ale to jest zupełnie inne, słuchajcie, zupełnie coś innego niż to, co było np. w Quizizzie. Natomiast sprawia tyle energii, bo tak naprawdę jak jedna osoba z wybranej grupy zrobi błąd, to wszystkim się zeruje. A jak my byśmy teraz zagrali, to nie jesteśmy obok siebie, tylko każda osoba jest po prostu w innym miejscu, gdzieś tam u siebie w komputerze, więc jeszcze są dodatkowe emocje, słuchajcie. Czy udało Wam się, jak Wam idzie, czy udało Wam się stworzyć jakiś tam zestawik? I żeby w ogóle zagrać w live'a, to zestaw musi mieć przynajmniej 12 fiszek, tak? Taka jest prawda. Daria już stworzyła. Spróbuj sobie, Daria, zrobić dopasowankę, albo grawitację, albo jaki jest test. Arletka ma 6, ok. Właśnie, żeby zagrać w live'a, musi być 12. Ale jeżeli... Ja mam tutaj taki bajkowy zestaw przygotowany, więc jeżeli jesteście, nie wiem, tak nastawione, że chcecie spróbować, zobaczyć, jak ten live funkcjonuje, możemy go przetestować, nie ma problemu. Słuchajcie, to musi być 6 osób do grania, wiecie, bo to jest tak, że musi być 6 osób. Magda, Lucyna, Ewa, udało Wam się też utworzyć zestaw? I tak naprawdę, słuchajcie, tak to wygląda. Tak wygląda i teraz jak przejdziecie na główną stronę, sobie muszę do góry wejść, czyli naciśniecie na przykład na Quizlet, to jesteście u siebie i zobaczycie, co pokazuje Wam, co zrobiłyście kilka minut temu, tak? Moje zestawy mogę widzieć po lewej stronie, jak kliknę moje zestawy do nauki i on zawsze podaje te, które zostały ostatnio utworzone na pierwszym miejscu, tak? Tu widzicie u mnie klasy, bo można stworzyć też klasę, tak? Ja mam tutaj podzielone na klasy, moi uczniowie sami tworzą już te zestawy, sami się nimi wymieniają, się uczą, więc to jest bardzo, bardzo fajne. Natomiast my, jak utworzyliśmy jakiś zestaw, jeśli nie mamy klasy, to zobaczcie, u góry możemy pobrać link do tego, czyli te 3 kropeczki oznaczają, że możemy na przykład wyeksportować to albo osadzić, możemy też skopiować, udostępniać, robimy strzałeczkę, i mamy link. I ten link możemy podać dalej. Możemy wysłać do kogoś mailem, czy też udostępnić na dzienniku elektronicznym, czy też właśnie umieścić gdzieś na stronie, czy na blogu. Jak ktoś prowadzi stronę, to może ten taki kod pobrać, tak? Czyli osadzić na stronie i będzie bezpośrednio taki zestawik na stronie. Ok. Czy chcecie zagrać, jeszcze zobaczyć, jak ten live funkcjonuje, czy chcecie jeszcze kolejne narzędzie? Czy macie może jeszcze pytanie do tego też na przykład? To też tutaj nie chcę Wam narzucać, chcę, żebyście też czuły się komfortowo. O super, Lucyna, też masz, dałaś radę, super. Możecie się podzielić tu linkami, co Wam się udało stworzyć. Link, przypominam, pobieramy, żeby tutaj tą strzałeczką i robimy kopiuj. Ja mogę Wam pokazać ten mój, który zrobiłam. O, i jest. Tak, i można się podzielić i zobaczyć. Super, wszystko ok, nie macie pytań, czyli dobra. Słuchajcie, jesteśmy w punkcie takim, w którym, tak jak mówię, poznałyśmy poljanki, czyli jak się tworzy ankietę poljanki, poli, czyli poljanki to co to było? To była szybka ankieta, tak? Szybka ankieta, bez logowania, bez rejestrowania, nie musimy tam zaznaczać prawidłowych odpowiedzi, po prostu szybko chcemy uzyskać od innych informacje. Poli, czyli chcielibyśmy uzyskać od kogoś odpowiedzi, zrobić burzę mózgów online, mieć taką dyskusję w tle na przykład, którą możemy robić w czasie rzeczywistym lub też możemy robić sobie w domu. Później ogarnialiśmy dużą naszą platformę Quizizz i tutaj zapoznaliśmy się, słuchajcie, z wszystkimi chyba możliwościami, jak można tworzyć quiz, czyli od zera stworzyliśmy. No jak kopiować, zobaczyłyście, jak można kopiować, zobaczcie, jak można zremiksować zestaw, czyli stworzyć z wielu. Jak możecie zadać jako zadanie domowe i każda z Was, tutaj tych aktywnych, które utworzyły swoje, mogłyście też jako nauczyciele się poczuć, bo my zagraliśmy w te Wasze. To jest po prostu super. Zobaczyliście też, jak funkcjonują raporty, więc też wiecie, jak macie to sprawdzać. I poznaliśmy też przy okazji drugą platformę Quizlet, która daje trochę więcej jeszcze innych tak naprawdę możliwości niż Quizizz, czyli automatycznie zrobienie zestawu fiszek generuje nam różne aktywności dla uczniów, czy to pisanie, czy to właśnie jakaś gierka, czy też zrobienie właśnie szybkiego testu, który również można wydrukować. No i teraz dziewczyny, czy macie jakieś pytania, czy chcemy te ostatnie jeszcze 25 minut wykorzystać na przykład na jeszcze jakieś jedno narzędzie, czy też chcecie doświadczyć live'a. Napiszcie, czego oczekujecie, a ja oczywiście jak najbardziej chcę, żebyście wyczuły tutaj, czyli się spełnieni, bo to Wy jesteście ważni dzisiaj. No. Tu widzę, że Daria się podzieliła swoim zestawem, ja sobie kliknę, a Wy napiszcie. Też zrobiłaś matematykę. Okej. Okay. To jest zawsze najszybsze. Właśnie, właśnie. Sobie to mogę opuścić. Aha. Dobra, chyba się... Jestem, słuchajcie, coś mi się zawiesiło, chyba za dużo miałam otworzyć. Ewa, chcecie zagrać? Chcecie zagrać, dobra, to ja Wam zaraz, udostępnię ekran i wybiorę, a na koniec Wam pokażę jeszcze narzędzie, do takiej opinii już, to pokażę Wam jeszcze narzędzie, być może niektóre Was znają, a może niektóre nie. Takie właśnie też do podsumowania. Dobra, to żeby fajna atmosfera była, słuchajcie, ja mam taki zestawik który ostatnio graliśmy, słuchajcie, nawet wczoraj, pary bajkowe, czyli na przykład parą bajkową jest Bolek i Lolek, nie? Więc ja Wam zaraz udostępnię, co Wy macie zrobić. Już udostępniam ekran. Muszę to zrobić, kurczę, znowu mnie przycina. Nie chcą mnie tu, słuchajcie, już Wam... W momencie, kiedy teraz próbuję udostępniać ekran, to coś mi się włącza. Dobra, próbujemy jeszcze na koniec. Dobra, leci i lecimy. Dobra, proszę bardzo. Pokazuję Wam się, moje drogie, teraz stronę, na którą macie wejść i jaki macie wpisać kod. Na Quizlet Live. Ja zaraz Wam to skopiuję. I wpisujecie ten kod, który tu się wyświetla. A później swoje imię albo ksywkę. Zapraszam. I czekam na Was. Madzia już jest, super. Magda już jest. Arleta też jest. Beata, Lucyna też jest. O! Teraz już jest tak, że wystarczy 4 graczy, widzicie. Jeszcze do niedawna było 6. I Agnieszka. Słuchajcie, czy ktoś jeszcze z nami zagra? Daria jeszcze, super. Patrzcie, wiecie co, dziewczyny? Ja jestem po prostu z Was bardzo dumna, naprawdę. I słuchajcie, to ja już odpalam. Jeszcze tylko krótko Wam powiem. Za chwilę zobaczycie, jak jesteście połączone. Mamy jeże i koala. W skład jeży wchodzi Madzia, Lucyna i Daria, a w skład koali wchodzi Arleta, Beata i Agnieszka. I teraz słuchajcie. Wszystkie 3 należycie do jednej grupy i jak się będą pojawiać odpowiedzi, to tylko jedna w grupie ma prawidłową odpowiedź. Czyli ma tylko tą jedną dobrą parę do tej postaci z bajek. Jeżeli któraś z Was znaczy źle, no to cała grupa traci punkty. W związku z tym Wy się patrzycie u siebie i zobaczymy, czy wygrają jeże czy koala. Słuchajcie, mam nadzieję, że rozumiecie. Bo to jest na pierwszy raz, jest zawsze bardzo skomplikowany. Ale fajnie to przeżyć na sobie, dlatego że potem wiemy, jak to uczniom zaczynamy tłumaczyć, że to wcale nie jest takie, wiecie, proste. Więc ja rozpoczynam grę i proszę bardzo, działajcie. Tylko jedna w grupie ma odpowiedź dobrą, więc skupcie się na tym, żeby mieć dobrą odpowiedź. O, jeże już ruszyły. Jeże mają 1, słuchajcie. No, koale gonią, super, 1, 2, super. Wy się do mnie nie musicie patrzeć, Wy się patrzcie do siebie. Fantastycznie. Ktoś zrobił chyba źle w jeżach, bo się na czerwono zaświeciło. Ciekawe. Tak jest, niestety, jeże 0. Ktoś źle zaznaczył, ale koala mają 4, więc lecicie od nowa jeże. U koalia nikt nie robi błędu. Koala już 6, jeże muszą gonić, słuchajcie. No Ewa, no nie wejdziesz. Najwyżej jak się zgodzą dziewczyny, to dobra, to zrobimy jeszcze raz. Z reguły ta pierwsza to jest zawsze na rozruch. Nie ma sprawy. Znowu jeże, ktoś coś zrobił źle, słuchajcie. A koala już kończą. I koala wygrały. Jak się Wam grało, słuchajcie? I czy gramy jeszcze raz? Tylko jedna grupa ma prawidłową odpowiedź. Mogę teraz przejść do statystyk, mogę zobaczyć. O, fajnie Wam się gra, zobaczcie, jak uczniowie siedzą gdzieś blisko, to oni mogą ze sobą się komunikować, prawda? Oni różne strategie przyjmują, niektórzy siedzą w ciszy, niektórzy zaczynają się szukać, niektórzy się znajdują. Fajnie to przetestować. A myśmy grały, słuchajcie, w różnych miejscach, nie? Czyli ja nie gram, ale Wy. Dobra, robię zagra jeszcze raz, ale chciałabym, żeby dołączyła też Ewa. Więc Ewa, wpisujesz ten kod na Quizlet Lite. U góry jest Quizlet Lite, na który wchodzisz. Jeszcze raz. Jeszcze raz tu dam. Nie, nie, bo to nie musisz ustępować. Jak nie masz ochoty, to jasne, że możesz się odłączyć, ale tutaj nie ma co ustępować, bo tu może grać bardzo dużo osób. Tu są nawet, wiecie, powie dużo więcej królek. Grałam w 30 osób i było super. Także może dojść jeszcze jedna osoba. Ja przetasuję i tak zespoły, jak dojdzie, bo tu mogę przetasować. Nie, minimum jest 4. Wiesz, Agnieszka? Minimum 4. Minimum 4 osoby, żeby były. A grać może nawet więcej. Więc to jest właśnie fajne, że można zaangażować więcej osób i wtedy jest w ogóle więcej tych grup. Powiększą, no. Ewa, dojdziesz? Wpisujesz Quizlet Live, wpisujesz kod dostępu i swoje imię. Bo napisałaś, Ewa, że chciałabyś jeszcze dojść do nas. Możesz dojść, tylko musisz się jeszcze dopisać. Ewa, i mi się pojawi, że tu jesteś, bo jeszcze nie rozpoczęłam gry. Widzicie, to jest nawet taka wskazówka. Zachęć uczniów, aby siedzieli w swoich zespołach. I to różnie bywa. Ewa, nie dajesz mi znaku, czy wchodzisz do nas, czy nie, bo chciałabym odpalić. Klawiatura mnie zawodzi. Aha, no to ja nie wiem, jak Ci mam pomóc w tym momencie. Bo musisz wpisać po prostu to i siebie, więc... Bo ja tutaj cały czas tasuję zespoły, wiesz, i czekamy na Ciebie. To daj znać, czy dasz radę, czy nie. Więc jeszcze raz przypominam, zestawik musi mieć minimum 12 właśnie fiszek. I minimum 4 osoby muszą grać i to może tylko i wyłącznie nauczyciel ma tą opcję, ten kto stworzył w sumie zestaw ma opcję live'u. Także słuchajcie, jeszcze raz tasuję, mamy tyranozaury i wilki. Tyranozaury to Madzia, Lucyna, Agnieszka, wilki to Arleta, Beata i Daria. I ja rozpoczynam grę, już wiecie, o co chodzi. Ostatnia rozgrywka, słuchajcie, dajcie czadu. Wy nie popełniajcie błędu. Fajne jest to, że jak ktoś rzeczywiście udzieli niepoprawnej odpowiedzi, to on pokazuje, co jest poprawną, więc tak naprawdę grając uczymy się też od razu. Także jeżeli uważnie też gramy, uczymy się na błędach, to tylko możemy z tego dużo się nauczyć. Och, wilki lecą do przodu, tyranozaury już zrobiły błąd. Cofną się. Wilki, pamiętajcie, dajecie tylko odpowiedź, która u Was jest. Jeżeli nie macie tej odpowiedzi, to nic nie klikacie. Niektóre osoby zawsze potrzebują więcej czasu, czasem to też trzeba zrozumieć. A Wy się nie możecie komunikować, nie? Bo nie jesteście ani obok siebie, ani nigdzie na czacie, tylko gramy po prostu tak. Rzeczywiście wilki już praktycznie dotarły do celu. Okej, super, super. No dobra, i słuchajcie, jak Wam się podobało? Jak Wam się, to jest właśnie ta, to jest właśnie ta opcja live. To jest właśnie ta opcja live. Super, bardzo się cieszę. I zobaczcie, jak mało trzeba zrobić, żeby mieć tyle możliwości. I to jest właśnie najfajniejsze w tych wszystkich narzędziach. To słuchajcie, 20:48. Jestem naprawdę z Was mega dumna, Bardzo się cieszę, że tu razem spędziłyśmy ten czas. Mam nadzieję, że było to inspirujące spotkanie, że naprawdę się nauczyłyście i że macie takie poczucie, że rzeczywiście możecie siadać i działać i już to zaraz wykorzystacie. Chciałam Wam na koniec jeszcze pokazać AnswerGarden, na którym właśnie napiszecie mi informację zwrotną, żebyście w praktyce zobaczyły, jak to działa. Ja Wam pokażę, jak się tworzy, więc będziemy miały takie, jak to się mówi, dwa grzybki w barszczu, tak? W związku z tym ja Wam szybko pokażę, jak utworzy się ekran. Mam AnswerGarden TH, daję Wam link, jeżeli chcecie. I jeśli chcę utworzyć, zapytać kogoś o coś, to naciskam na plusik. Robię plusik i ja chcę Wasze opinie albo nie. Co zabierasz ze sobą po dzisiejszym spotkaniu? O tak, co zabierasz ze sobą po dzisiejszym spotkaniu? Chcę, żeby to był brainstorm, czyli burza mózgów, maksymalnie 40 znaków i niech to będzie jeden dzień aktywny. To wszystko, patrzcie, co robię, czyli wpisuję jakiś temat, hasło, na które chcę, żeby inni odpowiedzieli, zmieniam na burzę mózgów, na tą długość dłuższą i naciskam, mogę zmienić, czy chcę, żeby było przez godzinę, przez jeden dzień, czy przez tydzień, czy ukryte i tworzę po prostu create. I Wy teraz tu wpiszecie swoją odpowiedź, a ja Wam daję link. I słuchajcie, jeśli macie, będziecie miały jeszcze jakieś pytania. To proszę bardzo, teraz możecie działać i możecie mi zapisać. Kliknijcie w ten link i to jest też kolejne narzędzie, które mogę, tak jak w Mentimetrze na początku, mogę tu zebrać jakieś informacje od innych, szybko się tworzy, widziałyście, nie muszę tworzyć konta, nie muszę logować się, klikacie i wpisujecie tutaj odpowiedź, a ona mi się będzie automatycznie tworzyła. Spróbujcie, zobaczcie, jak to działa, też jak jesteśmy w sali komputerowej z dzieciakami, chcemy, żeby na przykład co fajnego dzisiaj zadziało się na lekcji na przykład, albo czego się dowiedzieliście, oni mogą szybko, fajnie wpisać, albo jedna ważna rzecz z lekcji, jedna fajna rzecz z lekcji, to zapamiętałem, to szybko wpisują, a Wam się to robi w taką fajną chmurę wyrazów, że ktoś spróbuje coś napisać. Jest, Quizizz na pewno zabieram, szybkie testowanie online, świetne, ktoś napisał tylko B, więc możecie, spróbujcie, tu może coś jeszcze dopisać. Bardzo, słuchajcie, ja się naprawdę bardzo, bardzo cieszę. Ten link tam dla Was działa, możecie z niego korzystać. Myślę, że w międzyczasie zadawałyście pytania, cały czas gdzieś tam rozmawiałyśmy. Mam nadzieję, że ja spełniłam Wasze oczekiwania, że rzeczywiście to, co napisałyście na początku, że będzie dużo praktycznych rzeczy, że się nauczycie, że więcej praktyki niż treści. Mam nadzieję, że to wszystko zostało zrealizowane. Pierwszy raz prowadziłam tak długi webinar, więc było to dla mnie też wyzwanie, ale powiem Wam, że czas minął bardzo, bardzo szybko, bardzo, bardzo przyjemnie i powiem Wam, że to jest aż straszne, bo tylko jedną przerwę tak naprawdę zrobiłyśmy, ale byłyście tak chętne do pracy, tak aktywne i gdzieś tam tak się tutaj dzieliłyście tą informacją zwrotną i chciałyście uczestniczyć, że ja Wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Daria, jestem Marta. Mam nadzieję, że gdzieś kiedyś jeszcze się zobaczymy, usłyszymy. Wykorzystujcie te rzeczy. Jeżeli chcielibyście podzielić się tym, jak to wykorzystujecie, można mnie znaleźć w sieci. Można też do mistrzów kodowania się odezwać. Ja Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania albo chcecie coś do AnswerGarden dopisać, to zabieracie po dzisiejszym dniu ze sobą, to będę Wam bardzo, bardzo za to wdzięczna. Ja tu jeszcze do 21 będę. Jeżeli coś Wam się przypomni albo coś byście chciały wiedzieć, to jestem tutaj do 21. Czy w czerwcu też będzie z Panią? A jaki jest temat, Agnieszko? Mam coś w czerwcu, tak, ale jaki tam był temat? Wiem, że w czerwcu ja prowadzę od odwróconej lekcji TIK. Coś takiego. Tak, TIKowisko, tylko że jest jeszcze, to są różne tematy po prostu. Daria, kiedy kolejny? To słuchajcie, ja tak nie wiem, bo jest nas kilka osób, nawet więcej niż kilka, które prowadzą te różne tutaj dla Was spotkania. Ja myślę, że wszystkie są mega inspirujące i na wszystkich można się dużo nauczyć, więc myślę sobie, że to na pewno nie jest stracony czas i słuchajcie, jest coś takiego fajnego w tym, że właśnie sobie siedzimy, jesteśmy na luzie, możemy się wymieniać. O, już mistrzowie kodowania piszą, że w czerwcu ja to mam być, bo ja tak nie kojarzę, wiecie, tych wszystkich numerów NUTS-ów, w których jestem. Gdzie wszyscy tacy kontaktowi. Słuchajcie, życzę Wam naprawdę miłego wieczora. Zróbcie też, co trzeba zrobić. Odpocznijcie. Wykorzystajcie to, czego się nauczyliście dzisiaj, naprawdę. I jak będziecie chcieli coś powiedzieć, albo nie wiem, nawiązać kontakt, coś dopytać, spytać, to ja oczywiście jestem do Waszej dyspozycji. Także do zobaczenia, trzymajcie się, miłego dnia życzę w pracy, jutro kolejnych również, mam nadzieję, że macie ładną pogodę. Dziękuję za wszystkie miłe słowa, Wam się też one należą przede wszystkim, w związku z tym Wy też dałyście radę, chciałyście też tu być. No i właśnie się zatrzymałam i nie wiem, co się stało. I znowu muszę wejść. Coś już mnie klik nie lubi.